Witam Was na kolejnym spotkaniu warsztatów biblijnych Kościoła Nowego Przymierza. Jest ze mną kilka młodych osób z Kościoła, chociaż przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy cały czas tyle samo lat, no a czas biegnie i ja się uważam za bardzo młodego człowieka, ale to jest nieprawda. Nie, bo już tak jak się skończy 50 lat, no to się mówi, że to nie jest tak, a ja się tak niestety dalej czuję. No taki mam problem, mam nadzieję, że jakoś do śmierci z nim dożyję. A dzisiaj, no kontynuujemy to, co obiecałem, bo myślę, że w Kościele rzymskokatolickim, czyli w Kościele, który jest dla Polski najważniejszy, ponieważ no, oddziaływuje na największą ilość Polaków i też twierdzi się, że jest nierozerwalnie złączony z polską historią, ma też bezpośredni wpływ na polską politykę, wręcz Watykan wypowiada się w sposób personalny, kto jest zły, a kto jest dobry w polskiej polityce, tym z Was, którzy o tym nie wiedzą. Przypominam, że kilka dni temu dziennik prasowy Watykanu, Osservatore Romano, stwierdził, że przy okazji reformy sądownictwa w Polsce dzieją się bardzo złe rzeczy, a winowajcą jest, i tu uwaga, Prawo i Sprawiedliwość, obrzucone w tym oficjalnym watykańskim dzienniku takimi oto epitetami, że jest to partia prawicowa, to są obelgi, przypominam, to są obelgi, nowa linia Watykanu, że jest to partia prawicowa, nacjonalistyczna i antyeuropejska, antyunijna. I do tego największym tym złakiem w Polsce jest Jarosław Kaczyński. To jest oficjalne stanowisko Watykanu, jako dowód pokazuje, że rzeczywiście dla Polski to, co się dzieje w Kościele Rzymskim, jest bardzo ważne, no może nawet na razie kluczowe, z naciskiem na razie. Co więcej, oczywiście nie jest to problem tylko Kościoła polskiego, ale całego świata, bo katolicyzm ma najwięcej wyznawców w zachodniej cywilizacji. Szacuje się, że może nawet do miliarda, nie wiem, ktoś zna ostatnie szacowania katolicyzmu, że tam gdzieś, pamiętam, kiedyś było to tam chyba 600-700 milionów, teraz chyba tam się mówi nawet o miliardzie, ale może nie, nie? Może tam, no w każdym razie kilkaset milionów na pewno, Czarek już tam, nic nie wiesz, Czarek, jakie tam, ilu katolików jest, no sam jeden, no już nie wiem, kto wie. W każdym razie dużo. Marian by powiedział, że w cholerę, nie? Także rozumiecie, że to, co się wyprawia w Watykanie, no ma wpływ na życie setek milionów ludzi, na życie wielu państw, tak jak na przykład na życie państwa polskiego. I biorąc pod uwagę te globalistyczne wypowiedzi papieża Franciszka i jego kardynałów, tych, którzy są na urzędzie, bo dzisiaj zajmiemy się wypowiedziami kardynała, który już nie jest na urzędzie, 1,2 miliarda jest, no to tak, czyli ponad miliard już jest katolików. Także widzicie, że to, co dzieje się w Watykanie, to nie jest jakaś tam drobna konfesyjna sprawa jakiegoś niewielkiego kościoła, ale rzeczywiście oni dalej w dużej mierze, można powiedzieć, trzęsą światem. Watykan trzęsie światem. Stąd w objawieniu ten obraz w 17 rozdziale, Rzym przedstawiony jest jako wielka prostytutka, która robi interesy, dokładnie mówiąc, sprzedaje wartości za wpływy i pieniądze z wielkimi tego świata, dokładnie z rządem światowym, i o tym właśnie też na koniec ostrzegę, że to, co dzisiaj robi Watykan, szczególnie w obszarze tak zwanego dialogu międzyreligijnego,
i wprowadzania na salony polityczne rządu światowego, po pierwsze zagraża chrześcijaństwu, to co Marian Kowalski mówi, że to jest korporacja powołana, czy dzisiaj działająca ku zniszczeniu chrześcijaństwa i mająca ten cel polityczny, czyli wspieranie rządu światowego. Dzisiaj kardynał Parolin wybrał się, czy wybiera się, nie pamiętam, czy już on się dzisiaj wybrał, czy dzisiaj zapowiedział, że się wybiera. W sierpniu się wybiera, no a sierpień, no to, to wiecie, za parę dni, do Moskwy, do towarzysza Putina, żeby go zapewnić, że Kościół rzymskokatolicki absolutnie nie będzie tu stał na pozycji wojny cywilizacyjnej między Azją a Europą czy Ameryką, czy chrześcijaństwem a dziką Azją, komunizmem Rosja-Chiny, tylko że wszyscy należymy, żeby go zapewnić Putina, że Rosja i Zachód należymy wszyscy do jednej cywilizacji i Kościół rzymskokatolicki będzie robił wszystko, żeby zapanował pokój i zgoda i jedna euroazjatycka cywilizacja. Także to, nad czym rozmawiamy, to są przełomowe rzeczy dzisiaj dla świata i każdej jednostki ludzkiej. Za kanwę naszych dzisiejszych rozważań posłuży nam właśnie, tak jak zapowiadałem, wywiad kardynała Müllera. Rozumiem, że to jest Niemiec, bo to Müller jakiś, tak? Czyli młynarz na polski. On był do niedawna, do pierwszego czy tam któregoś lipca, do 2 lipca prefektem, czyli szefem, można powiedzieć, Kongregacji Nauki Wiary. Inkwizycja katolicka właśnie przekształciła się w tę kongregację, no i ona, tak jak inkwizycja kiedyś miała stać na straży czystości nauki katolickiej przed różnymi herezjami i heretykami, tak właśnie Kongregacja Nauki Wiary ma stać na straży nauki katolickiej przed herezjami i heretykami. No i kardynał Müller przeciwko komu wystąpił? No, przeciwko temu, którego wbić pod prąd, już nie musimy pytać kardynała, ale od dawna nazywamy heretykiem, a Marian to go nawet uzurpatorem nazywa, bo mówi, że ukradł stolec Piotrowy i temu no, papieżowi Benedyktowi go wziął i uwięził na innym gdzieś stolcu, nie? Także sprawa jest poważna, bo już nie tylko idź pod prąd, sprawa dla katolików staje się poważna, bo dopóki idź pod prąd mówił, że to mówiło, że to heretyk, ja uzurpator, Marian Kowalski go nazywał, no to można sobie było tam dowcipkować, jakieś robić memy śmieszne i takie różne tam jakieś podśmiechy i tak dalej. No a teraz kto się będzie śmiał z tego głównego inkwizytora Kościoła rzymskokatolickiego, czyli drugiej osoby po papieżu? No kto się będzie śmiał? A jeszcze, żeby było śmieszniej, to ten wywiad, o którym będziemy dzisiaj więcej mówić, przeprowadził no już taki strąg katolicki, miesięcznik zdaje się, wpis to się nazywa, czyli politycznie z PiS-em, ale razem z katolicyzmem. Oni tam takie książki lansują, takie albumy tam papieża, wszystkich świętych i tak dalej. Tego profesora Nowaka, który tak się brzydko zachował, to oni też. To jest właśnie to krakowskie środowisko takich konserwatywnych katolików i to oni jeszcze ten wywiad prowadzą w osobie Adama Sosnowskiego i on tu takie pytania zadaje, że hej, zobaczcie, w pewnym momencie pozwala sobie cytować to, co ja sobie pozwoliłem 10 lat temu w miesięczniku Idź pod prąd, druga reformacja, to jest styczeń 2007, on sobie pozwala na takie, no takie jaja sobie wręcz robi, już wam to czytam, tu polski katolik z Krakowa, Sosnowski, pyta kardynała Niemca Müllera: gdy tylko złoto w misce zadzwoni, do nieba jakaś duszyczka pogoni. Wiecie, skąd to jest?
Tak, to ten, który się tam z Lutrem naparzał, właśnie Tetzel, ksiądz katolicki, też właśnie mający mandat, ale to o tym powiemy później, do sprzedaży odpustów. Także zobaczcie, nauka reformacji, tu tytuł Druga Reformacja w Polsce, 10 lat temu, przypominam. To się dzieje już teraz. Katolicy, zobaczcie, cytują te fragmenty, z których no, uczciwi ludzie się wtedy wyśmiewacie. Czego się śmiejecie? Taki dłuższy się trochę zrobił, no ale jest. Chciałem was zapytać, ja twierdzę, że żyjemy już teraz na pewno w przełomowej chwili. Kardynał Miller też twierdzi, że nastąpiła już schizma, bo pytany przez tego katolika, czy ta schizma, już wam szybciutko szukam, czy ta schizma już nastąpiła. O, tu mam pomoc na samym końcu, mówicie. O, tak. 500 lat temu skończyło się to, tu różne tam rzeczy opisują, ale chodzi o to dziadostwo w kościele i oszukiwanie ludzi, tak powiem najkrócej, reformacją i podziałem kościoła. Pytanie krakowskiego katolika. Czy uważa ksiądz kardynał, że kolejna schizma jest możliwa? Na to kardynał odpowiada. Niektórzy twierdzą, że już żyjemy w duchowej schizmie. Moim zadaniem jest temu przeciwdziałać. Czyli jak jego zadaniem jest temu przeciwdziałać, no to znaczy, że coś jest na rzeczy. Także mówię, nie tylko ja twierdzę, że już ten podział w Kościele się dokonał, tylko jeszcze nie został ogłoszony i że mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważnymi, no takimi trzęsieniami ziemi, jeśli chodzi o sytuację polityczną i religijną świata. I dlatego chciałem was zapytać, czy to was w ogóle rusza? Jakie uczucia te nowiny w was wywołują? Oczywiście cały czas na czacie, mailem można zadawać pytania, czy dzielić się swoimi uwagami. Będziemy je sukcesywnie czytać i próbować się tutaj ustosunkować, żeby też was tutaj w jakiś sposób wciągnąć w naszą dyskusję. Proszę, kto pierwszy? Tu są trzy mikrofony. Jakie uczucia te wieści w was wzbudzają? To znaczy, ja mogę powiedzieć, że to, co ten kardynał mówi, no to nie jest dla nas niczym nowym, bo tak jak już powiedziałeś, wiedzieliśmy to od dawna, mówiliśmy, ale to, że mówi to ksiądz, no to jest coś nowego. Uczucia może takiej jakiejś nadziei czy oczekiwania tego, że może coś to w polskich takich katolickich patriotach coś to zmieni. Jak na razie, no liczyliśmy, że wczoraj może jak będzie Kaczyński, jak już był w telewizji Trwam, może coś skomentuje to. Niestety tak się nie stało. To dzisiaj był program, także już więcejście o tym mówili. Mogę ci wtrącić. Nieskomentowanie jest wyższą formą komentarza. Tak, tak. Oglądałem program, także wiem. A nie wszyscy nasi widzowie, bo dzisiaj mamy maraton. Nie wiem już, którą godzinę nadajemy, chyba szóstą. Także nie wszyscy na pewno tyle wytrzymali, ale proszę, kontynuuj. Także takie uczucia oczekiwania czegoś ciekawego, takiego oczekiwanie z zainteresowaniem, może z nadzieją. Mm-hmm. Czyli oczekiwanie, zainteresowanie, nadzieja. Zaskoczenie trochę, bo że tam jakiś ksiądz coś takiego powie, czy jakiś tam nawet biskup czasem, to tam w tym całym ponad miliardowym świecie katolickim, a tych no, duchownych jest chyba z pół miliona, to się tam różni trafią, ale że taka figura z Watykanu tak mówi i tak se pozwala, no nawet chociaż wie o tej degradacji, no może właśnie dlatego, ale... Pozwolił sobie na szczerość, bo już wiedział, że nic go nie uratuje. Tak, ale... Ale też mimo wszystko szanujemy. Tam jeszcze parę innych środków nacisku pewnie by się znalazło, a jednak wygarnia wszystko to zaskakujące. Przypominam, że rzeczywiście głosy od kardynałów takie były. Zdaje się, że na pewno był taki głos z Chin,
tam jeden z tych takich prześladowanych przez komunistów, kardynałów, bo tam, wiecie, w Chinach są dwa takie kościoły, taki, na który państwo daje pozwolenie i to są wtedy księża i kardynałowie, pastorzy, oni, jak to jest, nie są samozwańczy, tylko oni są właśnie mianowani przez partię komunistyczną, no i są tacy, którzy chcą być wierni, czy to tam swoim kościołom, jakimś tam dogmatom, tradycji, czy Pismu Świętemu, jak pastorzy. Tu właśnie pokazywaliśmy książkę jednego z takich pastorów, Bob Fu się nazywa, a książka Agent Boga, zdaje się, tak? Dobrze? Tajny agent Boga. Także mamy ją w sklepiku, chyba jeszcze, także polecamy. Oni siedzą w więzieniach, jeśli czy na pewien czas ich wypuszczają, później znowu zaraz tam łapią, albo emigrują z Chin. I to jest ten kościół prawdziwy. I jeden z takich właśnie kardynałów chińskich ostrzegł papieża przed dogadywaniem się z komunistami chińskimi, bo papież zapowiedział, że przyjedzie do Chin i że w ogóle on od maleńkości podziwia chińskich komunistów i się na nich wzoruje, podobnie jak na Che Guevarze, ale to już Marian Kowalski. Dalej zdaje się jakiś chyba afrykański kardynał czy biskup też się wypowiedział na temat tego, że Kościół odchodzi od swojej nauki i też jakiś kardynał amerykański też to zrobił. Ale wszyscy to byli raczej tacy albo emerytowani, albo starsi, w każdym razie nie na urzędach, bo w katolicyzmie tam godność to jedno, a urząd to drugie. To tak jak w wojsku, możesz być generałem, ale jeśli nie masz przydziału, czyli konkretnych żołnierzy, którzy tobie podlegają, no to tyle tylko, że jak se idziesz w tym mundurku generalskim, no to ci tam będą salutować i tyle masz tej władzy i wpływu, nie? A dopiero jak zostaniesz postawiony na czele jakiejś jednostki, no to wtedy działasz. Przypominam, na przykład film Patton pokazuje to, jak ten wielki generał, co do którego Hitler był nawet pewien, że to jest niemożliwe, żeby Pattonowi nie dano wojska i żeby on nie dowodził inwazją na Europę, dlatego też udało się go zwieść, znaczy Hitlera, między innymi. I on rzeczywiście był wielkim generałem, ale nie miał kim dowodzić. On błagał wręcz swoich kolegów, generałów, dajcie mi cokolwiek, bo ja chcę wojny, chcę walczyć, nie? No a oni mu nie dawali, nie? No i tak tam było, można sobie obejrzeć film Patton, no bardzo, bardzo ciekawy, to taki gdzieś bardzo podobny do Hubala troszeczkę, jeśli chodzi o postawę tego człowieka. Także tak samo kardynał czy biskup katolicki, jeśli jest tylko w rezerwie kadrowej, no to praktycznie niewiele znaczy. Tutaj mamy do czynienia z ogromnym wyłomem. To jest druga osoba po papieżu. Zobaczcie, jak cicho jest w polskich mediach. Jedynie właśnie Niezależna, czyli ta internetowa część Gazety Polskiej i później chyba Do Rzeczy też przedrukowało te fragmenty wywiadu, to widać, że tylko niektóre środowiska i to raczej takie bardziej dla myślących ludzi, a w TVN-ach, w takich tam, nawet w telewizji Łuku Kurskiego w ogóle jest cicho sza o tym, a to jest przecież ogromne wydarzenie. Praktycznie druga osoba po papieżu, szef tej kongregacji, która ma ścigać heretyków, stwierdziła, że papież wyszedł poza swoje zadanie, że to on stał się, można powiedzieć, wyszedł nad Chrystusa, a powinno być odwrotnie. Ale to jeszcze będziemy sobie tam zaraz przechodzić, przejdziemy do konkretów. Na razie mówimy o uczuciach, czyli Czarek, zdziwienie. Zdziwienie, że no, prawda wydobyła się z praktycznie samego otoczenia papieża Franciszka. To jeszcze? Ja mogę powiedzieć, że też takie zdziwienie, ale zdziwienie tym, jak Bóg szybko działa, bo tak mi się teraz skojarzyło, że w poprzednią niedzielę modliliśmy się, żeby o Polskę, o nasze elity i wtedy właśnie cała ta akcja z prezydentem Dudą się zaczęła, a ostatnio się modliliśmy o tą zmianę fundamentu duchowego, no i z kolei w tym tygodniu to ukazał się ten artykuł, także tak jak mówiliście o drugiej reformacji, to widać, że to rzeczywiście jest coraz bardziej możliwe. No i też wczorajszy wywiad z Jarosławem Kaczyńskim też takie daje nadzieję, że może
po prostu trwa takie przygotowanie Polaków, żeby przyjęli to. Też nie będzie to łatwe, ale... Tak, to Marian Kowalski w jednym z naszych programów powiedział, że opublikowanie tego wywiadu już w takich mediach nie niszowych jak WPiS, ale Gazeta Polska czy Niezależna i Do Rzeczy oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość podjęło kontrofensywę przeciwko działaniu Franciszka, który personalnie, tak jak pokazałem na początku, w Osservatore Romano zaatakował Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, że jest to jakiś taki, powiedzmy, drobna odpowiedź, jeszcze nie odwet rakietowy, ale drobna odpowiedź na to, co zrobił Watykan, tak brutalnie mieszając się i to po stronie zła w wewnętrzną politykę Polski. To, że Jarosław Kaczyński, tak jak powiedziałaś, poszedł do telewizji Trwam i tam ani słowa nie wspomniano o Franciszku. To, co mówiłem Tymkowi, że brak komentarza jest wyższą formą komentarza, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, mówię tu w osobie Jarosława Kaczyńskiego i księdza Rydzyka, mają wytyczne papieża Franciszka, mają wytyczne polityczne papieża Franciszka. Gdzie? Sami sobie dokończcie. Bo papież powiedział, PiS jest zły, Jarosław Kaczyński najbardziej, a ksiądz Tadeusz Rydzyk powiedział, że staje przy PiSie i przy Jarosławie Kaczyńskim i będzie się za niego modlił, nawet, a nawet już się modlił i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, że jest to bunt. To jest bunt. Oczywiście niezadeklarowany wprost, zresztą ten kardynał też nie deklaruje wprost buntu, ale jest to wypowiedzenie posłuszeństwa nauce papieża w dziedzinie polityki na dzisiaj. W dziedzinie polityki, mówię, ksiądz Tadeusz Rydzyk, a w dziedzinie moralnej, w dziedzinie dogmatycznej, ksiądz kardynał Miller. Także pokazuje, że choć rzeczywiście ludziom się o tym nie mówi, to my pokazujemy na fakty. Watykan kazał odsunąć się od Jarosława i PiSu. Biskupi zrobili to posłusznie. Bo pamiętacie, kiedy Duda zdradził zaraz biskupi, 2 godziny później, czy szybciej, Aleksander Ścios powiedział, że nie widział, żeby tak szybko w lazidupstwo dorwało się, wiecie, już i tak dalej. Marian też to odpowiednio tam okrasił. Już cały episkopat podziękował Dudzie za zdradę Jarosława Kaczyńskiego, czyli że wytyczne Watykanu zostały zrealizowane, a potem tam jeszcze się dołączali poszczególni biskupi, najgłośniej szczeka zawsze Pieronek, nie? No tak zresztą ma nazwisko takie, że to jest taki, w Biblii jest też Barnaba, to jest syn Gromu chyba, tak się nazywa, o ile dobrze pamiętam, no to właśnie Pieronek to jakieś zaprzeczenie tego, w sensie diabelskiego głosu Gromu. Słucham? Słucham? A przepraszam, Barnaba syn pocieszenia, a... Tak, Boerges, tak, tak, sorry. Tak, ten to rzeczywiście, on nie bardzo na grom wyglądał, bo on taki był bardzo milusiński dla ludzi i nawet się pożarł z apostołem Pawłem, bo apostoł Paweł kopnął w dupę takiego tam Marka za zdradę, a ten Barnaba właśnie tam poleciał za nim i tam go jednak próbował przekonać, odzyskać i tak dalej. Nawet jego misja się udała, ale tak mi właśnie tu nie pasowało. Także dziękuję za korektę, jesteście czujni i to jest właśnie nasza moc. Ale wracamy do sytuacji w PiSie. Jarosław Kaczyński, ksiądz Rydzyk wypowiadają posłuszeństwo Watykanowi w dziedzinie politycznej. Jeszcze to nie jest w dziedzinie duchowej, ale kardynał Miller już, że tak powiem, wywiesił flagę buntu wobec papieża. Nawet wie, co robi, bo zobaczcie, co powiedział. Na koniec tej swojej krytyki mówi tak: będą mnie krytykować za to, że mówię, iż Chrystus stoi ponad papieżem, ale ten, kto to krytykuje albo tego nie rozumie,
albo nie jest już katolikiem, albo tego nie rozumie, albo nie jest już katolikiem, czyli albo nie rozumie nauki katolickiej, albo wręcz nie jest katolikiem. Czyli po pierwsze przygotował się na krytykę, ale powiedział, że każdy, kto zakwestionuje to, to on nie jest katolikiem. Czyli widzicie, mamy tak zwaną obustronną anatemę, czyli obrzucenie się klątwami nawzajem, bo papież Franciszek go wyrzucił z tej funkcji i to jest ważne, gdyby go tylko zdjął z tej funkcji i dał mu inną, to jeszcze to nie jest anatema, ale on go zdjął z tej funkcji i odłożył na śmietnik historii, czyli nie dał mu żadnego przydziału, a ten jasno w odpowiedzi powiedział, że kto nie przyjmie tej nauki, że nad papieżem jest Chrystus, nie jest katolikiem. Do widzenia, czyli wiecie, oczywiście jeszcze to formalnie nie nastąpiło, ale nastąpiło nieformalnie. Formalnie nastąpiło w przypadku jednego z profesorów kolumbijskich, który, katolicki teolog i profesor, miał odwagę, jak Marian Kowalski, głosić, że papież Franciszek jest uzurpatorem, a prawdziwym papieżem jest Benedykt XVI. Na Twitterze podałem, można to sobie sprawdzić, jeśli możemy podać mojego Twittera, to jeden z ostatnich, sobie to zobaczcie, został wyklęty w sposób, jakby to powiedzieć, już nie nieformalny, tak jak kardynał Miller, ale w sposób formalny. Zobaczcie, Franciszek sięgnął do ekskomuniki tylko za to, że ktoś uznaje papieża Benedykta, czyli już nie chodzi o jakieś, wiecie, doktrynalne, nie chodzi o grzech, tylko chodzi o posłuszeństwo organizacyjne. Także wojna w Watykanie trwa na ostro. Kto jeszcze ma jakieś uczucia? Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o uczucia, to zdziwienie raczej nie, dlatego że już było co najmniej dwóch polskich biskupów przed, nie pamiętam, to była konferencja dotycząca rodziny. Znana z tego, że głównie przed tą konferencją chyba był taki słynny coming out księdza Geja Haramse. Tak. I tam już była taka dość silna frakcja, która przeciwstawiała się właśnie interpretacji tego Amoris Laetitia. I wypowiadali się między innymi też na forum publicum, także jakoś to ucichło wtedy, natomiast to nie były tak zdecydowane słowa, tak jasne, jak w tej chwili powiedział to kardynał Müller, także ja mam nadzieję, że to już się zbliża do takiej masy krytycznej, bo to już nie jest jedna osoba, tylko to się zaczyna powtarzać w dość krótkim czasie, także no, mam nadzieję, że to już jest naprawdę taki ostatnie krople. Tak, że tu nastąpi coś podobnego, myślę, że nie to samo, co po Soborze Watykańskim II, gdzie wtedy tylko jeden z biskupów, biskup francuski Marcel Lefebvre, on miał odwagę powiedzieć nie, to jest zdrada, to jest fałsz, to jest kłamstwo, co zostało tu na tym Soborze ustalone. I on wtedy nie odszedł z kościoła, to była taka też wyższa forma protestu, bo tam wiecie, tak nie chcą pokazać, że ktoś odchodzi z kościoła, no bo oni wszyscy wierzą, że musi być jedna organizacja, nie? No to jakby ktoś odszedł z organizacji, no to tak jakoś źle, no to oni tak odchodzą, ale mówią, że my jesteśmy katolikami, my uznajemy posłuszeństwo papieżowi, ale uważamy, że ten papież się myli. Jakoś tak, nie? To jest chyba stanowisko lefewrystów, tam sedewakantyści poszli dalej, między innymi rodzina Mela Gibsona, jego ojciec i chyba sam Mel Gibson, to właśnie są w tej grupie sedewakantystów, to oni uważają, że teraz żaden papież nie jest prawdziwy i w ogóle nie ma papieża, stąd jest sede vacante, czyli pusty sedes, czyli wolne, jak to się mówi w innych takich miejscach, nie? I ci wszyscy, którzy są, i Benedykt, i taki, śmaki, Jan Paweł, wszyscy są uzurpatorami, także ci są przynajmniej konsekwencji, ale też twierdzą, że są katolikami i częścią tego kościoła, bo oni twierdzą, że oni są to najprawdziwszą częścią, nie? Lefewryści są też najprawdziwszą, ale bardziej łagodną, no i później reszta jest całkiem prawdziwa i różnie tam, i nie wiedzą, co myśleć, o tak można powiedzieć. Tu pozwolę sobie na taką jedną uwagę. Zobaczcie, jaki jest najczęstszy zarzut przeciwko takim kościołom jak nasze.
tu mał zwańczy, mały, to nie, ale taki w ogóle do świata takiego, tych chrześcijaństwa biblijnego mówią, i co? I w Ameryce jest 40 tysięcy kościołów, a my mamy jeden. Słyszeliście gdzieś taki zarzut? I że to podobno jest, ja bym wolał mieć 40 tysięcy niż jeden, na przykład, jeśli by chodziło o dolarów, czy tam, nie wiem, stówek jakiś, czy coś. Nawet złotych w sumie też lepiej, nie? A oni się cieszą, że mają jeden. No oczywiście sobie tam dowcipkuję, nie bierzcie proszę tego zbyt sobie do serca, ale zobaczcie, że to jest fikcja. Tak naprawdę nie ma jednolitego kościoła rzymskokatolickiego. Marian ostatnio opowiadał, jak był na ślubie, nie? Trochę na programie o tym mówił, a później jeszcze przy obiedzie rozwinął temat. Mówi, ja nie wiem, gdzie jestem. Jeden jakoś ręce zaczyna, drugi wychodzi, coś podskakuje. Mówię, tak jak u zielonych, no bo wiecie, oni przyjmują obyczaje zielonych, czyli te różne podskakiwania, ale oczywiście nie przyjmują prawdy o zbawieniu, którą niektórzy zielonoświątkowcy jeszcze głoszą. Także ksiądz bredzi coś o jakiś tam, w ogóle nie mógł tego słuchać i tak dalej. Tu zaczynają nagle jacyś klaskać w tym kościele. No ludzie, jak w murzyńskiej jakiejś, wiecie, gdzieś w Stanach w murzyńskim kościele zaczął się czuć, nie? Także tu naprawdę ja dawno nie byłem, nie wiem, kilkadziesiąt lat już w kościele katolickim, stąd nie wiem, co się tam dzieje, to wy może nas poinformujecie, niektórzy z was mają bliższe informacje, a Marian ma z pierwszej niedzieli, znaczy z pierwszej ręki, stąd trochę wiem, co się tam jeszcze dzieje. To jest fikcja. W rzeczywistości te wszystkie podziały, jakie są w chrześcijaństwie, tym powiedzmy w protestantyzmie, są i w kościele katolickim. Tam są charyzmatycy, tam są antycharyzmatycy, tam są wyznawcy tego takiego szamana Boszobora, czy jakiegoś tam, nie? Który twierdzi, że nawet ludzi wiecie, ma moc dokonywania wskrzeszenia, czyli wiecie tam, co tam zmartwychwstanie Chrystusa, tam Boszobora to wam zrobi oborę z mózgu, nie? Także niestety jeden z zakonników księdza Tadeusza, także księdze Tadeuszu, jakiś porządek umysłowy tam proszę wśród tych zakonników wprowadzić, zachwalał tego Wróżbitę. To był marszałek Sejmu Joachim Brudziński. Tak? To jeszcze gorzej. Chociaż nie, to może lepiej. No może przynajmniej ksiądz Rydzyk ma tych swoich tam, jak oni się tam nazywają, redemptorystów w porządku z głową, to tylko Brudziński ma jakieś odchyły charyzmatyczne, no ale dobrze, to tam. Także wszystkie te kierunki teologiczne, które są w kościołach protestanckich, są już dzisiaj w kościele rzymskokatolickim i można znaleźć takie wspólnoty, które będą akrobacje na przykład na spotkaniach robić, zakonnice tańczące kankana i kazaczoka, wszystko to już znajdziecie. No tuż nie tylko ci trzęsący obrazami tam z Kaszub, bo to tam już teraz małe piwo, ale do tego mamy już praktycznie stwierdzony przez samego kardynała drugiego po papieżu podział organizacyjno-dogmatyczny. Oni już wypowiadają posłuszeństwo. On mówi, że kto się z nim nie zgodzi, nie jest katolikiem, a papież go odsunął od sprawowania urzędu. Rozumiecie? Także tu jest sprawa na ostro, także myślący ludzie powinni już no, dawno taki argument porzucić. Jeśli chodzi o sprawę istoty, w co wierzymy, jeśli byście zbadali przeciętnego przedstawiciela na przykład południa Stanów Zjednoczonych, gdzie właśnie kościoły biblijne są dominujące, wyszlibyście na ulicę i robiliście ankietę jakieś na temat prawd wiary, w co wierzy przeciętny Amerykanin, członek, tam powiedzmy 100 z tych 40 tysięcy kościołów, to na takiej ankiecie byście mieli zgodność powiedzmy 80-90%. A wyjdźcie teraz na ulicę polskich miast, gdzie są katolicy i weźcie punkty, w co wierzą ci katolicy, to będziecie mieli kompletny rozjazd. Jeden wierzy w wróżbitkę, jaka była lansowana? Wróżbitkę Wiktorię i z tego się naśmiewali nawet przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości razem z redemptorystami, że Polacy wierzą we wróżbitkę Wiktorię. A potem się zachwycali świętą Łucją i jakimiś tymi pastuszkami z Fatimy, czy nie wiem tam skąd. Ja, czym to się różni, to ja nie wiem. No to już tylko Brudziński chyba tajemnicę wiary ogłosi. Także widzicie, no wierzą w co chcą. Kompletny miszmasz, a większość to nie wierzy, jak Marian mówi, a jego obserwacje socjologiczne dla mnie są bardzo wiarygodne, bo on właśnie jest blisko ludzi i wie, jak jest tak naprawdę, bo jemu się ludzie zwierzają. Księdzu niekoniecznie, a Marianowi
się często zwierzają, różni ludzie, nawet księża, mówił. Także zna mniej więcej prawdziwy stan rzeczy i zamieszanie teologiczne, zamieszanie na temat prawd wiary w Kościele katolickim polskim jest nieporównywalnie większe niż na przykład w chrześcijańskich stanach Stanów Zjednoczonych. Nie? To pokazuje, że ten argument wielości kościołów kontra jeden kościół nie spełnia praktycznego testu, bo owoc tych kościołów, czyli uformowany chrześcijanin, powstaje właśnie, dobrze uformowany chrześcijanin, powstaje właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w tych biblijnych kościołach, a nie w Mexico, bo w Mexico to wierzą nawet w świętą śmierć i mafia jest elementem porządku hierarchicznego tamtejszego kościoła. Jakieś uczucia jeszcze? Może coś z naszego czatu chcielibyście dodać, swoje uczucia? To ciekaw jestem takich katolików, którzy jeszcze myśleli, że to my przesadzamy i że nie jest tak źle, jak my tam mówimy. Nie? To jeśli byście chcieli powiedzieć, co czujecie w tej chwili, bylibyśmy wam bardzo wdzięczni. Pytania nie, na razie uczucia. Dzisiaj do 12 siedzimy, także nie przejmujcie się. Program 3 godziny, warsztaty 5. Ja mogę powiedzieć, że satysfakcja w pewnym sensie. Aż ty ostra jesteś. Znaczy nie z moich akurat, ale z tego, co ty mówisz, co Marian Kowalski mówi. Dużo ludzi się właśnie tam śmiało, czy w ogóle pukało się w głowę, czy nie miał odwagi powiedzieć tak ostro prawdę, a to się teraz sprawdza. No i też tym katolikom no, nie można zazdrościć, bo są w takiej sytuacji, no nie, że zazdrościmy, nie. Wszystkie ich świętości nagle są w gruzach, więc no, ale też taki trochę niedosyt, że jeszcze mało, że właśnie ten Kaczyński mógłby powiedzieć ostrzej i myślę, że Polacy by to przyjęli. Ale to może... Ostrzej to my mamy mówić. Kaczyński właśnie ma mówić tak, jakby tego jeszcze nie powiedział. To mają się ludzie domyśleć, że on tak myśli, bo jak on by to powiedział, polityk tej rangi, prawdopodobnie dzisiaj straciłby władzę w Polsce. Gdyby był królem, jest taka sytuacja w książce, którą kiedyś tłumaczyłem, pomóżcie mi, jaki to tytuł, Wieczność w ich sercach, Don Richardson. Możecie sobie to sprawdzić, tam jest historia Inków. Oni żyli w bałwochwalstwie, podobnie jak w Polsce, wierzyli, że to słońce jest Bogiem i oddawali jemu cześć, mieli tam świątynki, ołtarze, ofiary, wszystko fajnie szło, aż pewien król zaczął kombinować i myśli tak, no jeśli słońce byłoby Bogiem, to jakaś durna chmura mogłaby go zasłonić, nie? A w ogóle co robi na drugiej zmianie? Nie? To nie może, słońce nie może być Bogiem. Zaczął sobie tak kminić. Później zaczął wertować stare tam zapiski mądrościowe swoich tych plemion różnych i poprzednich królów i okazało się, stwierdził, że kiedyś ci Inkowie wierzyli w jednego Boga. Absolutnie nie mieli żadnego politeizmu, nie mieli żadnego tam ubóstwiania słońca, księżyca czy rybki w akwarium, ale wierzyli w jednego potężnego Boga, Stwórcę. Nie? To zadaje kłam też tym teoriom ewolucyjnym, że wiecie, ludzie to najpierw tam w nic nie wierzyli, bo byli małpami, potem zaczęli wierzyć tam, nie wiem, w odbicia w rzece i tego, no tam animizm, a dopiero później politeizm i monoteizm. Nie, dokładnie jest odwrotnie. Ludzie na początku byli monoteistami. To głupota politeizmu przyszła później. W każdym razie on zebrał szlachtę swojego państwa, wszystkich kapłanów i mówi im, jak jest. Mówi, zobaczcie, no słońce nie może być Bogiem, no to i podaje te argumenty. Zobaczcie, nasi przodkowie wierzyli w jednego prawdziwego Boga, odwołał się do reformacji i złotego wieku swoich Inków, przepraszam, Polaków, nie? I mówi, czas powiedzieć prawdę ludziom, nie? No, szlachta myśli i mówi tak, i kapłani. No mówi, jak my powiemy ludowi prawdę, to przecież lud nas zlinczuje. No bo powiedzą, że występujemy przeciwko największym świętościom, czyli Bogu Słońcu, nie? No to nie możemy im powiedzieć prawdę. To może my tak zróbmy. Niech prawda rozchodzi się tylko pośród szlachty i kapłanów.
a prosty lud niech dalej sobie wierzy w słońce, nie? No stwierdzili, jest dobry pomysł, to my tak zrobimy. Szlachta jedni drugim cichutko mówiła, jak jest, jeśli chodzi o Boga, a lud dalej składał ofiary za pomocą tych kapłanów Bogu Słońcu, znaczy żadnemu Bogu, tylko takie tam, wiecie, trele morele, no tak powiedzmy ładnie, nie? No i myśleli, że będzie fajnie, oni dalej będą rządzić i tak dalej. No, Bóg się trochę wnerwił na nich za taką rzecz, bo gdyby oni powiedzieli całemu ludowi, jak jest, być może historia by się inaczej potoczyła. Ale oni nie powiedzieli. I przyszli konkwistadorzy, katoliccy zresztą, wymordowali właśnie całą szlachtę i kapłanów. Został prosty lud. Co prosty lud wiedział o Bogu? Że to Inka, czyli słońce, jest Bogiem. No i dalej właśnie to już znacie historię, nie? Także Jarosław Kaczyński tego się właśnie obawia, że lud zwróci się przeciwko niemu. Może nawet by tak było. Ja nie twierdzę, że jakby powiedział prawdę katolikom o tym, że są bałwochwalcami i idą do piekła, wierząc w te katolickie gusła, że wygrałby następne wybory, albo nawet, żeby go nie przewrócili dzisiaj. To jest możliwe. Tylko że robiąc to, zainwestowałby dużo większą rzecz, czy w dalszą przyszłość, niż inwestuje w bezpośrednią walkę. Bo rozpocząłby w Polsce wtedy dyskusję o wszystkich już, dla wszystkich, o fundamentach, na czym zbudowane jest państwo polskie. Z jakiego fundamentu cywilizacyjnego chce korzystać? Czy zawodnej nauki katolickiej, czy z niezmiennego Słowa Bożego. Nie? I myślę, że dalekosiężnym skutkiem z tego by było, żeby wrócił do władzy z jeszcze większą siłą, bo Boże błogosławieństwo. A wybiera taką kunktatorską metodę, że tu puszcza te oczka, nie? Tu się buntuje przeciwko politycznemu nauczaniu razem z jednym z księży, no co prawda potężnym, bo ma i radio, telewizję, gazetę i jeszcze tam parę wyższą uczelnię i tak dalej, ale to dalej jest tylko jeden z księży. I w tym momencie prosty lud, nie widząc prawdy o zdradzie Franciszka, o co zresztą apelowałem wcześniej przy okazji przyjazdu Franciszka, żeby wtedy uświadomić naród i pogonić dziada z Polski, ryzykuje, że kiedy episkopat znowu na rozkaz Watykanu każe poprzeć partię zdrajców, tak jak to się stało w czasie Targowicy, właśnie biskupi wtedy poparli zdrajców. No, Polacy wtedy nie byli tak ulegli biskupom, dlatego kogo złapali, to powiesili, a jeden się otruł, prymas. Już szli po niego, żeby go wieszać. No, to stwierdził, już nie będę tego wieszania przeżywał, wezmę się i otruję. Jak on się nazywał? Chyba Poniatowski prymas? Czy ktoś pamięta, jaki to był? Nie pamiętam nazwiska, możecie sobie sprawdzić w Wikipedii, ale w każdym razie się wziął i otruł, a kogo tam złapali z tych biskupów zdrajców, to powiesili wtedy Polacy. Nic to nie pomogło, jak w tej historii, pamiętacie, że można obić dyrektora, albo można jechać protestować do Warszawy, jak zakład zamykają. Obicie dyrektora nic nie pomoże, no, pojechanie do Warszawy może pomoże, nie? No to myśmy dyrektora obili, rzeczywiście nic nie pomogło, no a potemśmy pojechali do Warszawy protestować i też nic nie pomogło, nie? To Piotr Setkowicz kiedyś wam może tę historię lepiej opowie, my tu już ją znamy. W każdym razie Jarosław Kaczyński poszedł w kierunku uprawiania bieżącej polityki, a do inteligencji polskiej, czyli ludzi myślących, nie mówię inteligencja, na przykład profesor Nowak, to dla mnie nie jest żadna inteligencja. To jest wsiowy głupek, za przeproszeniem, który tylko uwiarygadnia działania obcej agentury w Polsce, a inteligencja to jest dla mnie to, co profesor Dąbrowski mówi, czyli ludzie, którzy potrafią reagować na argumenty mądrze. Nie? To jest, czyli samodzielnie myślący. To jest bardzo, bardzo rzadka cecha. I do tych Jarosław Kaczyński już robi umizgi, i to w programie mówiliśmy o tym więcej. O, jak on się nazywa? No, czy jednak dobrze pamiętałem. To samo, co takie nazwisko miał król, bo on jest jakąś tam rodziną króla.
Ale dobra, pamiętajcie, musicie mnie wyłączyć, jak się zaczynam rozgadywać, bo takie bajania mogę uprawiać. Jeśli są jakieś głosy tego, co myślą katolicy, przestraszeni tym, co się dzieje w ich kościele, to proszę, jeśli nie, no to jeszcze może głos kogoś z was. To jeszcze ja mogę dodać to, co Eunika mówiła o tej satysfakcji, to dzisiaj właśnie rozmawiałam z jedną dziewczyną, która właśnie już się zdecydowała, że idzie za Jezusem, że wychodzi też z kościoła katolickiego, no i oczywiście się spotkała z taką ostrą reakcją rodziny i tak sobie pomyślałam, że to rzeczywiście takie jasne stanie przeciwko ekumenizmowi i jakiegokolwiek, żeby po prostu nasz kościół w jakikolwiek sposób nie łączył się z Kościołem katolickim, jeśli chodzi o zbawienie, to jakby teraz przynosi rezultaty, że ci ludzie, którzy szukają prawdy i będą widzieć to kłamstwo katolicyzmu, to oni przyjdą właśnie do nas, a nie do ekumenistów, zdrajców w kościołach protestanckich, którzy już kolaborują najpierw z Janem Pawłem II, z Benedyktem, a teraz kolaborują z Francą. Do was nikt nie pójdzie, a jeszcze wam życzę tego, żeby ci, którzy u was są, zdrajcy, paskudni, żeby się od was odwrócili. To powinna być słuszna, Boża kara za to, coście zrobili Kościołowi Jezusa Chrystusa. Mamy jakieś uczucia? Nie mamy uczuć. Jeszcze może ja powiem. Dla mnie jest to uczucie radości, bo od dawna myślałem o tym, żeby jakoś Bóg uderzył w tą stronę, bo taki duży smutek napawał mnie, kiedy widzę, jak ludzie dają znak równości między Kościołem katolickim a posłuszeństwem Chrystusowi. Mówią, że oni nigdy nie opuszczą Kościoła katolickiego, katolicyzmu, co równa się, tak w domyśle wiem, że tak jest, że nigdy nie opuszczą Boga, nie? Ciekawe, że takie zdanie wygłosił tu u nas publicznie, właśnie na tej scenie, pan redaktor Sumniński. Ja mówiłem, oj, bo on powiedział, że nigdy do śmierci nie przestanie być katolikiem, czy coś tam takiego tu deklarował. Mówię, chłopie, co ty mówisz? Co ty wiesz, co będzie jutro? No i teraz redaktorze Sumniński, za kim się pan opowie? Za papieżem Franciszkiem, czy za kardynałem Millerem? Jeden i drugi jest katolikiem, którym jest lepszy. Obłożyli się anatemą, tak jak pokazałem wcześniej. Nie? Praktycznie stwierdził Miller, że Franciszek jest uzurpatorem, że się postawił nad Chrystusa. No i co? No to jakim teraz katolikiem będziesz? To jest problem. To jest poważny problem. Także lepiej tak nie szarżować. No ale dobrze, no to każdy odpowiada za siebie. Jeszcze jakieś uczucia? Ja jak czytałam ten wywiad z tym kardynałem, to czułam taką lekką konsternację, no bo właśnie to niby Kościół katolicki, powszechny i że najwyżej postawione osoby w Kościele katolickim wyrażają takie przeciwstawne poglądy na fundamentalne sprawy. No i tak się zastanowiłam, czy ta sytuacja, ta jasna sprzeczność taka w ogóle odbije się jakimkolwiek echem wśród wiernych, typowych wiernych katolików. Czy oni jakkolwiek zareagują na to, czy po prostu oni tak idą ślepo i nie zastanawiają się, nie myślą nad takimi sprawami. I co sobie odpowiedziałaś na to, jak odpowiedziałaś na to pytanie? Ten wywiad chyba już był jakiś czas temu, to odsunięcie od tego stanowiska i jakoś nie widziałam, żeby były jakieś konsekwencje tego, żeby były jakieś dyskusje na ten temat. Tak, praktycznie tylko my podjęliśmy, przynajmniej może nie wiem, kto nas oświeci, drodzy widzowie, kto podjął jeszcze w Polsce dyskusję z tezami tego wywiadu i z tezami kardynała Müllera. Cicho, sza. Jeszcze ktoś z was chciał? Gosia? A propos emocji, no to jeszcze myślę, że smutek właśnie ze względu na to, że tak naprawdę po tym jest cisza. Bo myślę, że 99% katolików albo i więcej po prostu w ogóle o tym nie wie. Gdyby się dowiedzieli, udawaliby, że nie wiedzą.
ale musieliby się jakoś określić wtedy przynajmniej, a tak to nie wiem jak... Tak, tak, no nie, ja nie jestem przeciwko temu, żeby w ogóle mówić coś katolikom, tylko jestem realistą, jeśli choć zresztą posiłkuję się w tym Słowem Bożym, że to Jezus Chrystus sam powiedział, że jest szeroka droga i wielu nią podąża. Końcem jest oczywiście jej zatracenie, ale jest wąska droga i niewielu ją wybiera. Że tu trzeba mieć, wiecie, trzeba mieć charakter, żeby wybrać Jezusa Chrystusa. Nie? Większość ludzi wybiera święty spokój, status quo. Nic nie zmieniamy. Po co mieszać? Po co cokolwiek w tej tematyce rozmawiać? Przecież to, co Marian mówił, że katolicy, zresztą to każdy z nas ma takie doświadczenie, nie rozmawiają o Bogu w kontekstach towarzyskich. Nie wiedzą nic na ten temat i nie chcą rozmawiać, bo nie chcą się też dowiedzieć. Bo jakby się dowiedzieli, to co mówisz, Gosiu, jakby się dowiedzieli, to zaczęłoby to ich gryźć, zaczęłoby to ich niepokoić. Powiem, słucham? Chodzi, żeby gryzło, także ja no liczę tak na to, że wreszcie jakaś telewizja taka bardziej dostępna powie. A nie, to ja inaczej mówię, żeby telewizja Idź Pod Prąd stała się bardziej dostępna, a nie żeby jakaś inna telewizja nam pałeczkę zabrała i chciała to robić, co my robimy. Tak. Wiem, że się rozumiemy. Powiem wam dowcip, jak to działa w innej całkiem, w innym obszarze. Jest część polskiej takiej, no, tej inteligencji rozumianej jako ludzie wykształceni, czyli wykształciuchy to się nazywa, nie w tym rozumieniu ludzi samodzielnie myślących profesora Dąbrowskiego. I moja żona, architekt, pracowała właśnie przez pewien czas w biurze, gdzie miała właśnie przyjaciół, fajnych, uczciwych ludzi, świetnych fachowców i tak dalej, żeby nie było. Ale kiedy wchodzili na tematy, już nie mówię religijne, ale polityczne, bo oni czytali gazetę wybiórczą, nie? I mieli tak umysł sformatowany, no ona im tamten Idź Pod Prąd i wpycha, i tam coś mówi, i tłumaczy, i mówi zobaczcie, i tak, i śmak. No i wreszcie jeden z tych kolegów przyjaźnie i powiedział, wiesz co, ja nie chcę się dowiadywać o tych rzeczach i kontrowersjach, o których ty mi mówisz. Ja chcę wierzyć w to, że jest tak dobrze, jak podaje gazeta wyborcza. Chcę mieć dobry nastrój po prostu. Tak, on to szczerze, człowiek w naszym wieku, nie żeby jakiś młodzik, szczerze to powiedział, że on nie chce słuchać tych dziwnych, strasznych wiadomości, które my opowiadamy, dokąd świat zmierza, bo on chce żyć właśnie w takim różowym, świętym spokoiku. W sprawach Boga jest dokładnie tak samo. Telewizja Republika jeszcze podała tę informację. O. No ale to jest, wiecie, to Polonia samo imperium. Polonia Chrystiana, tak? BH24. Tak, no to Polonia Chrystiana to też to trochę związane, zbliżone do tego wpisu, także to są te same środowiska, nie? No to one w różnych swoich tych no, medialnych przedsięwzięciach ten sam tekst czy ten sam wywiad nagłaśniają. Ale też ja chcę usłyszeć dyskusję. Nie tylko, że powiedzieli, że jest taki wywiad, do widzenia, no to wywiad wyrzucamy do kosza i szukamy, czekamy dalej. No coś się stało. Drugi po papieżu, ten, który miał śledzić herezję w kościele, mówi, że papież jest heretykiem i zostaje przez papieża wywalony. No to kto ma rację, żeby ktoś powiedział Polakom, dlaczego ten ma rację albo tamten? Nie, cichusza. Jeszcze jakieś uczucia? Nasi widzowie, nie macie tu dla nas pytania, no to spokojnie, na pytania to po 12 się zajmiemy. Nie, ja tak was straszę trochę tylko. Teraz musimy przyspieszyć. Która już godzina? Pół do czego? Pół do dziewiątej. Czyż półtorej godziny sobie tak gaworzymy? Godzinę, aha. Niedobrze, bo jeszcześmy nie zaczęli. Ale trochę swobodniej się dzisiaj z wami poczułem, czyli rozmawiamy tak jak trochę między sobą. No to ja jeszcze powiem coś o swoich uczuciach. Satysfakcja, tak. Radość, tak, że i oczekiwanie. Wchodzimy w ten etap, na który czekamy, tak jak kibice, na rozprawę z policją. Jesteśmy na to cykoli. Dokładnie tak. Teraz się zacznie. Na to liczymy. Nie? To są moje
uczucia. No a jedźmy po wywiadzie, nie? O tym stronnictwie to mówiłem i kardynał odpowiada, mówiąc, że ci, którzy chcą dzisiaj trwać w wierze, w kościele rzymskokatolickim, są w tym kościele obrażani. Rozumiecie? On to mówi, nie ja. To mówi, bo ja jestem z zewnątrz, samozwańczy i tak dalej. Ten ma wszystkie papiery, nie? Wszystkie metryki mianowania i tak dalej, jeszcze trochę to by papieżem został. I on mówi, że dzisiaj ci, którzy chcą trwać w prawdzie, w wierze, są, możecie sobie to sprawdzić, są w kościele obrażani jako konserwatyści. Bo proszę zwrócić uwagę, że konserwatyzm stał się już dzisiaj obelgą. I to pokazywałem, jak to działa na przestrzeni, w wymiarze politycznym, kiedy papież Franciszek za pomocą Osservatore Romano mówi, że jako grzechy partii PiS, mówi, że to jest partia prawicowa, konserwatyzm jest zawsze z prawicowością, nie ma lewicowych konserwatywców, nie konserwatystów, nie? Konserwatyzm jest zawsze z prawicowością związany, nie? Postępowość jest związana z lewicowością, a papież Franciszek przez ten organ prasowy mówi, że prawicowość jest grzechem. I to samo mówi ten kardynał, że dzisiaj ci, którzy chcą trwać w prawdzie, w wierze, są obrażani, a konserwatyzm stał się już dzisiaj w kościele katolickim, nie w zlewaczałej Francji czy jakimś innym lewackim świadku. W kościele rzymskokatolickim to mówi ten człowiek, który siedzi w samym centrum Watykanu. To nie ja mówię, to ten kardynał mówi. W kościele katolickim konserwatyzm stał się już dzisiaj obelgą. To niech dotrze wreszcie do ludzi. Bo jeśli w Watykanie dzisiaj konserwatyzm jest obelgą, to co będzie niebawem w waszej parafii? Zdajcie sobie z tego sprawę. Przypominam, że zmiany po Soborze Watykańskim II do Polski docierały ze 20 lat, może nawet trochę więcej. Ale w końcu dotarły. Dzisiaj świat szybciej reaguje. Dzisiaj do twojej parafii dotrze to za 2-3 tygodnie. Jeśli twój proboszcz będzie stał tak jak ten kardynał, na gruncie konserwatyzmu, na gruncie tej poprzedniej nauki katolickiej, to zostanie wypierniczony przez biskupa i to szybciutko. A przyjdzie nowoczesna menda i ty się będziesz jej spowiadał. On będzie nauczał twoje dzieci, tych lewackich bzdetów, Franciszka. Będzie gadał o przyjmowaniu imigrantów, o twarzy Chrystusa i tak dalej. To się stanie w twojej parafii za kilka tygodni. Bo oni szybko muszą to zrobić. Bo tu, jeśli schizma, jeśli bunt, to wiecie, trzeba szybko przeprowadzać atak. Franciszek to wie. Biskupi to wiedzą. Dlatego jak jeden mąż stanęli w obronie Dudy przeciwko Kaczyńskiemu. I to szybko, czyli byli gotowi, zanim to się stało. Ja twierdzę, że nawet Duda jest ich narzędziem do realizacji celów Watykanu. No ale to zostawmy. Czyli konserwatyzm stał się obelgą. Ale zobaczmy dalej. Tu pyta, w następnym pytaniu pyta pan Adam Sosnowski, my uważamy, że prawda jest jedna, objawiona. Bardzo trafna, my też tak uważamy, nie? Wy też tak uważacie, towarzysze? No, prawda jest jedna i do tego objawiona. No to jest takie protestanckie założenie, wiecie, sola scriptura, ale dobra, na razie. Pytający, katolik krakowski, mówi, my uważamy, że prawda jest jedna objawiona. Takie podejście uznawane jest jednak tylko za narrację i to na dodatek za wyjątkowo naiwną. No gdzie jest uznawane? No w kościele rzymskokatolickim. No bo że w świecie, no to chyba nie ma co dziwić. I zobaczcie, co dalej mówi ten katolik. Jemu się naprawdę już w głowie zrobiło lutrem, mu tak zajechało. Patrzcie, Biblia nie jest już żadnym argumentem. To mówi katolik.
A od kiedy w Kościele Rzymskim Biblia jest jakimś argumentem? Proszę mi wskazać. Nie? Czyli zobaczcie dwie rzeczy. Mówi to katolik. My uważamy, że prawda jest jedna objawiona, czyli objawienie, koniec, nie można dodać, zmienić, reinterpretować. To później zresztą ten kardynał dodaje. I skarży się, że w Kościele już nie ma jednej prawdy, a Biblia jest, nie jest już żadnym argumentem. On się na to skarży, ten pobożny katolik. Każdy, do kardynała. A co mu kardynał mówi? Co pan gadasz, to Chojecki chyba panu wodę z mózgu zrobił. Tak mówi kardynał? Zobaczcie sobie w tym wywiadzie. Mówi, masz pan rację. Dokładnie się z tym zgadza. Ma pan rację. Pismo Święte próbuje się dzisiaj zepchnąć do dziedziny historii jako księgę, która poprzez przypowieści czy wręcz baśnie, tak jak wróżki jakiej? Wróżki Weroniki, stara się wytłumaczyć to, co dla człowieka jest niepojęte. On mówi o swoim kościele. On nie mówi o międzynarodówce socjalistycznej. Żeby temu to udowodnić, czy może nie udowodnić, bo to tam jest dosyć oczywista teza, ale żeby to zilustrować, odwołam się do niedawnego wykładu profesora Jotkowskiego. Tutaj w tym samym miejscu mniej więcej siedział, czy stał, już nie pamiętam, profesor Jotkowski. My siedzieliśmy tu, słucham? To był pierwszy wykład Chrześcijańskiego Uniwersytetu Biblijnego, żeby nie odwrotnie, bo ból wyszedł, nie? Czyli musimy... Lubelski Uniwersytet Biblijny, tak? Dobra, jeszcze nad nazwą pracujemy, ale nie może być Biblijny Uniwersytet Lubelski, bo by wyszedł Komorowski z tego, nie? Także tu musimy kombinować, ale był pierwszy wykład. Profesor Kazimierz Jotkowski wystąpił przeciwko książce dwóch katolickich teologów i profesorów, też jeden z nich jest wysokiej rangi naukowcem, drugi troszkę niższej rangi, ale też doktor habilitowany, mianowicie profesorów, bo już doktora też tak nazwiemy, habilitowanego, Hellera i Pabiana. Nie? Pamiętacie? Oni dokładnie, ci dwaj katoliccy księża, teologowie i profesorowie naukowi, znaczy tych nauk normalnych, powiedzmy, nie teologii, bo profesor Heller jest astrofizykiem czy astronomem i tak dalej, a ten Pabian to nie pamiętam, ale też jakoś podobnie chyba, postawili właśnie taką tezę, że i to bardzo długo i tu skrupulatnie profesor Jotkowski chciał pokazać, że nie traktują objawienia Pisma Świętego jako prawdy, nad którą się pochyla Kościół czy człowiek i ją tam próbuje lepiej zrozumieć, tylko traktuje właśnie tak, jak mówią kardynał, że to są jakieś takie baśnie, że jak mówi, że na początku, no to wcale nie znaczy, że na początku, tylko tak jakoś, no, a w ogóle może nie było początku. Nie? Pamiętacie, to profesor Jotkowski tu dużo czasu poświęcił, także kto chce sprawdzić, niech sobie to przesłucha. Zobaczcie, że na to samo, co tutaj profesor Jotkowski walcząc z Hellerem i Pabianem, zwraca uwagę kardynał Miller, który walczy dokładnie z tym samym, żeby nie sprowadzić Pisma Świętego do roli jakiejś przenośni, baśni, z której nic nie wynika. I dalej rozwija to, atakując, że Kościół katolicki przyjął relatywizm, czyli że nie ma jednej prawdy. I zobaczcie, jak bardzo trafnie, o tym mówiliśmy, to ja na kazaniach już dawno mówiłem, mówi, trudno będzie nawrócić ludzi o takich poglądach. Że człowiek, który przyjmie, że nie ma prawdy, wszystko jest względne i tylko narracje, czyli to, co jemu się dziś podoba, no jak go przekonać do prawdy obiektywnej? Mówi, trudno będzie. Także tu plus wielki dla kardynała, że widzi ten problem. Kardynał tu delikatnie występuje też przeciwko darwinizmowi. Co prawda mówi tylko o darwinizmie społecznym, ale to pokazuje, że on się zbliża do tego konserwatywnego pojmowania świata. Czarek, coś byś chciał dodać? Wcześniej jednoznacznie mówi kilka razy, że świat został stworzony, a człowiek został stworzony na obraz Boga. O! Czego na Niezależnej nie było, ale już na stronie wpisu
te fragmenty były. To zobaczcie, ja tylko wyczułem, że on jest antydarwinistą, bo krytykuje darwinizm społeczny, a Czarek już go wytropił, bardzo dobrze, że on jest nawet antydarwinistą w sensie biologicznym. No to swój chłop jest normalnie. Jakiś mądry musi, znaczy mądry to musi to być człowiek. Zresztą chwaliłem go w czasie naszego programu, także tu tylko no, z radością stwierdzam, że ten człowiek ma rzeczywiście mocno poukładane. Zwykle teologowie niemieccy mają dobrze poukładane w głowach, nawet jak są teologami katolickimi. No coś takiego jest, że oni tam uczą tych ludzi jakiejś metodologii i dyscypliny myślowej. Polska nie ma teologów. Ma tylko papieża od kremówek. No, taki los. Znaczy nie ma katolickich teologów. O, tak dodam, bo tam trochę innych to ma. Niechaj Polska zna, jakich pastorów ma i tak dalej, no ale to są inne klimaty. Także przeciwko Darwinowi, tak jak my również, ale to boczny temat, off topic, występuje, także się bardzo cieszymy. Skoro wszystko jest względne, tu kontynuuje swój zarzut kardynał Miller, to na końcu decydować będzie ten, kto ma władzę, choćby i fizyczną. Nie? Czyli przestrzega przed... Po pierwsze tym, co dzisiaj się głosi, że to demokracja ma rację, a przestrzega też przed tym, co będzie w przyszłości, czyli rządem światowym, że on będzie określał, że taka jest teraz narracja, tak, 2000 lat temu było tak, a teraz będzie tak. Rozumiecie, że ten, kto ma władzę, będzie ustalał prawdy. Tylko, że kardynał zapomina tutaj o jednej prawdzie. Że to jego Kościół dokładnie tak robił. Mając władzę, posunął się do takiego stwierdzenia, że jeśli Rzym rozstrzyga jakąś sprawę, to nie można na ten temat nawet dyskutować. Roma locuta, causa finita. Koniec tematu. A zobaczcie, że on to krytykuje tu. I to jest właśnie katolicki problem. Dla was to jest oczywiste. Jestem ja i Słowo Boże. To ja ostatecznie muszę zdecydować, o jakich wartościach, na jakich wartościach zbuduję swoje życie. Mogę słuchać Kościoła, mogę słuchać innych ludzi, mogę włączyć YouTube'a, ale to ja zdecyduję, na jakich wartościach buduję swoje życie. A w Kościele katolickim jest tak. Ten, kto ma władzę, ten określa, w co macie wierzyć. Pamiętacie? Jak dogmaty maryjne w XIX wieku jeszcze. Pradziadkowie wasi, a moi dziadkowie, czy nie, no pradziadkowie, a wasi prapradziadkowie żyli, czyli bardzo niedawno, jak Kościół katolicki ustalał dogmaty maryjne. Czyli wiecie, z kapelusza, czy z buta, nie wiem skąd on to wyjął, bo w Biblii nie ma ani słowa na ten temat. Ale w Biblii nie ma. O właśnie, zagubię. Ale poczekajcie, dokończę tylko. Czy wiecie, jakie tam są ostre słowa? Możecie to sobie później sprawdzić, nie będziemy tracić teraz czasu. Mamy oczywiście te dokumenty, ja wielokrotnie to pokazywałem w innych warsztatach. Jeśli ktoś by się odważył, choćby pomyśleć, nie powiedzieć, to jego kościół, to kościół tego kardynała uchwalił taki dogmat i tak go obwarował. Że jeśli ktoś by się odważył pomyśleć inaczej niż my teraz ustalamy, bo my mamy władzę, wadzę, dokładnie, niech będzie wyklęty. To zrobił jego Kościół. Zabrał człowiekowi daną od Boga wolną wolę, a narzucił na niego jarzmo posłuszeństwa władzy kościelnej. To zrobił jego Kościół. Fizycznie też eliminował ludzi, którzy się z nim nie zgadzali. Ten kardynał o tym wie. Dlatego mówię, no trochę jest radości, ale jednak jest to jeszcze radość połowiczna. Można się modlić oczywiście za tego kardynała. O uczuciach. Proszę, zawsze możemy przerwać,
ja tam mam tu jeszcze parę myśli podkreślonych z kardynała. Jan Andrzej Potocki. Osobiście jestem przerażony tym, co się dzieje w moim kościele. Bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos i rozumiem go doskonale. Gdybym był katolikiem, byłbym przerażony. Jeszcze jedno. Krzysztof Wiśniewski. Zaraz po nadziei bezsilność, bo kardynała wywalili, wyczekiwanie. Czy jest tam elita wiary katolickiej? Nie ma i nie będzie, proszę się nie łudzić, ale każdy z was, pan, pani, nie wiem kto to pisze, wy możecie już dzisiaj coś z tym zrobić. Ty nie jesteś niewolnikiem systemu. Ty jesteś wolnym człowiekiem. Masz Słowo Boże. Objawienie. To, co nawet katolik z Krakowa mówił. Mamy objawienie, a Biblia w naszym kościele już nic nie znaczy. No to weź tę Biblię, zacznij czytać i idź za tym, co tam jest napisane. Nie musisz czekać, aż jakiś kardynał za ciebie zdecyduje. Czy nie wiem, biskup, czy ktoś tam, ksiądz, proboszcz. Jesteś wolnym człowiekiem i wykorzystaj tę godność, którą Bóg ci dał. Jedźmy z powrotem do kardynała, ale bardzo dziękuję za te głosy. Katolicy nie są przyzwyczajeni do samodzielnego myślenia, nie są przyzwyczajeni, nie znają Pisma Świętego, nie są przyzwyczajeni do szukania ratunku w samym Bogu, tylko pasterze mają ich. To zresztą ten katolik to stwierdza, żeby nie było, że to ja. Pisze pan, czy pyta kardynała pan Sosnowski, ale dla przeciętnego katolika biskup jest autorytetem. Gdy mówi, że coś wolno, wierny to przyjmuje. No jak nie wolno, no to nie wolno i tak dalej. On nie myśli, nie sprawdza i tak dalej. Także to jest czas z tym skończyć. Bo widzicie, że już katolicyzm podaje ludziom do wierzenia dwie prawdy. Prawdę Franciszka i prawdę kardynała Müllera. A ja nie chcę, żebyście poszli ani za jedną, ani za drugą, ani za moją, tylko za Bożą prawdą. Czyli sami zacznijcie czytać Pismo Święte i na własną odpowiedzialność. Dlaczego na własną odpowiedzialność? To do katolików pytanie. Jeśli staniesz przed Bogiem, czy ochronicie dupa biskupa twojego, proboszcza lub wikarego? Nie. Ty staniesz goły. I albo wesoły, jeśli zaufałeś osobiście Jezusowi Chrystusowi i poszedłeś tylko za Jego słowem, albo pójdziesz do piekła, jeśli oparłeś się na sakramentach, naukach ludzkich i bzdurach swojego Kościoła. Dlatego musisz sam to zrobić. I lepiej zrób to wcześniej, a nie będziesz na powiewy takie i strachy przez hierarchów narażony. Dobra, jedźmy dalej. Mówi o tych zbokach i mówi coś takiego, kardynał, bo tam temat zboków i małżeństw ogólnie się mocno ciągnie. I nagle dwóch mężczyzn chce adoptować dziecko. Udają matkę i ojca, ale nie są ojcem i matką tego dziecka. I tu słuchajcie. I zaraz pomyślcie, samodzielnie, także katolicy przed telewizorami czy komputerami. Takie zachowanie jest przestępstwem wobec dziecka. To mówi kardynał Müller. Staje się wobec tego dziecka przestępcą, ktoś, kto tak czyni. Podobnie jak handlarze niewolników czy rasiści. Zobaczcie, jakie ostre słowa tu są. Traktowanie drugiego człowieka jak przedmiot jest najgorszym przestępstwem przeciwko danej osobie. Są także inne jego formy, do których zalicza się adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Z czym się to wam kojarzy albo nie zgadza? Z Francji, tak, już od razu Francja. Kim, że jestem, żeby oceniać homoseksualistów? Widzicie? To są dwa kościoły! Ten pięknie nazywa grzechem, przestępstwem, największą zbrodnią to, co wyprawiają homoseksualiści. Szczególnie w sprawie adopcji dzieci, zbrodnia mówi, czy jasno ocenia sprawę. Tak, tak, nie, nie. A co mówi Franca? Zapytana o homosiów. O, kimże ja jestem, żeby osądzać homoseksualistów, moich kochanych? A biskupa kopnął w dupę, jak powiedział mu parę słów prawdy. Rozumiecie? Homosiów nie osądza. A szefa kongregacji nauki wiary osądził bardzo szybko i kopnął i w kosmos. Widzicie, jaki obłudnik obelżywy? Obleśny typ, paskudziarz. O, tu jeszcze
I powtórzę, adopcja dziecka przez pary homoseksualne jest przestępstwem wobec dziecka i gwałtem na jego godności. Zobaczcie, jakich ciężkich słów używa. A ten, obrońca odbytu, co mówi? Że kimże on jest, żeby osądzać i tak dalej. Spada ci dziadem. Jedziemy dalej. No, najlepsza jazda to jest tak mniej więcej w środku tego artykułu. Katolik zatroskany pyta, proszę księdza kardynała, ale czy to w ogóle jest jeszcze obowiązująca doktryna Kościoła katolickiego? To, co się dzieje, wiecie, w sferze tam małżeńskiej. A na to kardynał, już wiele razy to mówiłem, ale równie wielu nie chce tego zrozumieć. Pokazuje, w jego kościele wiele nie chce tego zrozumieć. To jest przeciwko wierze katolickiej. Jeśli interpretuje się adhortację w taki sposób, jakoby papież Franciszek wyniósł się ponad prawo Boże i prawo Kościoła. No, Franciszek się wyniósł, bo kopnął go i tak już tam. To jest w ogóle niemożliwe. No jak niemożliwe, jak możliwe, no ale to dobra. To jest w ogóle niemożliwe i świadczy o niezrozumieniu posługi Piotrowej. Papież nie może zmienić nauki Chrystusa. No i co? Papież nie może zmienić nauki Chrystusa. Drodzy katolicy, proszę. Biblia Tysiąclecia, taka już trochę zciachana, bo kiedyś dużo czytałem Biblii Tysiąclecia, bo byłem kiedyś katolikiem. Nie takim prawowiernym, bo myślącym, ale formalnie byłem katolikiem. Według nauki katolickiej to chyba nawet jestem, bo nie poszedłem tam do żadnego biskupa całować go po rękach i prosić, żebym mnie zwolnił. Sam się zwolniłem z tej sekciarskiej instytucji. To ale... samemu to nie można, bo to samowolka. No dlatego jestem samozwańczym pastorem katolikiem, chyba tak, według tego dziwactwa. Zobaczcie, tam nawet się wypisać samemu nie można z tej durnej organizacji. To jak komunizm normalnie, nie? Totalitaryzm totalny. Bo się nawet wypisać nie możesz sam. Nie, dziękuję, pocałuj tam je. I tak dalej. Dobra, jedziemy. List do Tymoteusza. Zobaczcie sobie, drodzy katolicy, ja tak powoli, żebyście sobie wy też mogli. Macie swoje tysiąclatki. Mam nadzieję, że macie. Odkuszcie je teraz. Mam nadzieję, że każdy teraz z widzów katolików sobie wyjmie. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł, to jest nauka apostolska, czyli nauka Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł bardzo mocno tutaj stwierdza, że to nie są jakieś popierdółki, czy jego, wiecie, sny, jak to ostatnio Ziemkiewicz miał sen i mówi, o, chyba miałem sen oficera prowadzącego, że Duda jutro zawetuje. I pan zawetował. Także, no tak robi ze swoich czytelników idiotów, ale kto jeszcze czyta Ziemkiewicza idiotą? Jest i to już niech tak pozostanie. Apostoł Paweł nie mówi o snach, ani o wróżkach, ani o Fatimie, tylko mówi tak, nauka, którą przedstawi za chwilę, mówi, nauka ta zasługuje na wiarę, czyli na przyjęcie z wiarą. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, tu czytam po tysiąclatkowemu, chce być biskupem, tam pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony. I drodzy katolicy, już w tym momencie macie gwiazdkę, bo oczywiście czyta, katolik czyta, oczywiście nigdy tego nie czytał wcześniej, ale teraz czyta i zaraz mu się tu sploty. Już wiecie, jak to? A przecież mój biskup tylko amor majtasy ma. A mówimy o biskupie Pecu, arcy nawet. A żadnej żony, żaden biskup nie ma. W całym moim państwie. W całym. Nigdy nie słyszałem, że biskup miał żonę. No jak to? Jeszcze raz czyta, zaraz. Biskup ma mieć mąż jednej żony. Ma mieć babę i to jedną. Ludzie, kochani, koniec świata, Sodoma i Gomoria. Myśli, co jest grane? To chyba jest jakieś fałszywe Pismo Święte. Patrzy, nie zaraz, czy to nie Świadkowie Jehowy. Nie no, prymas polski, kardynał Wyszyński, już jest tu podpisany Stefan, kardynał Wyszyński. Nie no, to chyba Pismo Święte. No jeszcze raz czyta. Zaraz, biskup, mąż jednej żony. Ale w tym momencie gwiazda go oświeca, bo widzi, jest gwiazdka, jest pomoc, ratunku, co robić, i czyta se przypis.
To znaczy przypis 3-2. Razy żonaty lub uczciwie żyjący z jedną babą, znaczy żoną. Kościół zachodni podniósł wymagany stopień wstrzemięźliwości, wprowadzając celibat, karamba. No i katolik, a to dobrze. O, jak dobrze zrobił mój kościół, że tu mój biskup żony nie ma, bo przecież co by to się stało, jakby miał i tak dalej, nie? Oczywiście. Zobaczmy teraz jeszcze raz do księdza kardynała, czy on katolikom prawdę mówi. No bo on mówi tak. To jest w ogóle niemożliwe i świadczy o niezrozumieniu posługi Piotrowej. Papież nie może zmienić nauki Chrystusa. Święty Piotr, stojący na czele apostołów, otrzymał misję, aby wiernie przekazywać wiarę Kościoła, który został ustanowiony przez samego Jezusa. To Chrystus jest Panem, centrum i głową Kościoła, a nie papież. Chrystus jest jedynym nauczycielem. I tutaj najważniejsze. My jako biskupi jesteśmy jedynie przekazicielami nauki Chrystusowej, a nie swojej własnej. Wolno nam głosić tylko naukę Chrystusa, żadnej innej. Piękne słowa, powiedziałby Marian Kowalski. Jak rozmawiać z pisowcami, zobaczcie sobie. Piękne słowa. Pamiętacie, dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem. Nie? Słucham? Może sobie puścić. Bardzo lubimy ten kawałek z Mariana. Sobie puszczamy. Patrzcie. Kardynał Müller, młynarz, bardzo pięknie prawi. To ja bym tego piękniej nie ujął. Nie? Tu mówiłem na programie, że właśnie profesor Jotkowski zwrócił uwagę na dwa aspekty tego, co związane jest z apostołami. W Kościele katolickim mówi się o tak zwanej sukcesji apostolskiej, czyli że monarchicznie po apostole Piotrze została tu ustanowiona sukcesja, która dotarła do Francji. No, tu Marian powie, że nie do Francji, tylko do B16, nie? A inni, no teraz już nie wiadomo, gdzie dotarła. No to są zdania podzielone, ale gdzieś dotarła, no powiedzmy. A profesor Jotkowski twierdzi, zresztą ja się z nim absolutnie zgadzam, że nigdzie nie dotarła, bo nie ma w ogóle o niej mowy. Nie istnieje coś takiego jak sukcesja apostolska. W Piśmie Świętym mamy mowy tylko o nauce apostolskiej. I ten biskup o tym mówi, że zadaniem pasterzy katolickich, tak on twierdzi, nie jest zmieniać, nie jest dodawać nic do nauki Chrystusa, tylko ją wiernie głosić. Przeczytać wam jeszcze raz. Macie, katolicy, jakieś wątpliwości, że kardynał Müller, szef Kongregacji Nauki Wiary, mówi jak Chojecki. Zawsze mówił. No nie zawsze, tylko jak się nawrócił. No tak. Tylko, że on kłamie. No niestety, pokazałem wam dowód. Prosty dowód, takich dowodów mógłbym wam jeszcze z 10 bardzo łatwo pokazać. Jak Kościół Rzymski zmieniał naukę Jezusa Chrystusa. Czyli niestety to jest właśnie problem katolików, że nawet jak pójdą, za tak jak lefewryści, przecież oni też nie przyszli do prawdy Pisma Świętego, mimo że zbuntowali się przeciwko nowinkom Soboru Watykańskiego II, to nie wrócili do prawdy Pisma Świętego. Tylko zostali przy wielu katolickich błędach. Nie? Tak samo i dzisiaj, jeśli kardynał Müller nie odrzuci wszystkiego, co naładowano na naukę Chrystusa przez te, powiedzmy, 1500 czy trochę więcej lat tych wynalazków katolickich, to dalej będzie ludzi prowadził do przepaści tylko w bardziej konserwatywnym sosie. I to jest właśnie problem. I tu jest miejsce dla nas i dla was. To my, nie kardynał Müller, powiemy ludziom całą prawdę objawioną przez Boga. To my mamy ją do was zanieść. To jest misja prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa i o tym mówiłem w ostatnią niedzielę. I my to zrobimy. A na koniec wam powiem, dlaczego to zrobimy. W każdym razie ładnie mówi, ale wcale tak nie robi.
bo Kościół rzymskokatolicki wielokrotnie zmienił naukę Jezusa Chrystusa. Dokładnie tak, jak Jezus, pamiętacie, zaatakował faryzeuszy swoich czasów. Oni ludziom mówili, że są wierni Bogu. Tak? Tak. A co Jezus im powiedział? Guzik, prawda. Nawymyślaliście swoich nauk tyle, że unieważniliście nimi Słowo Boże. Sprawdźcie sobie, w Ewangeliach to macie. Kardynał mówi o grzechu i później mówi, nie pomożemy grzesznikom, zaciemniając, reinterpretując, czy nawet przecząc Słowu Bożemu. Zobaczcie, teraz nie powiedział o nauce katolickiej, nie powiedział o tradycji w tym miejscu, w innych miejscach mówi o tradycji raz, zdaje się, ale tutaj, kiedy mówi o ratowaniu grzeszników, mówi tylko o Słowie Bożym. To daje mu jakieś szanse. O tym, że mówi, że będą go atakować, to już mówiłem, to jedźmy dalej, już się zbliżamy powoli do końca. O, tu bardzo ciekawe zdanie. Tam mówi o tym nierozerwalności małżeństwa, mówi, takie jest oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego i to nie w rozumieniu partii politycznej, gdzie może przyjść komunistyczny szef ideologii i zmienić doktrynę. Ale w sensie niezmiennej nauki Chrystusa. Jesteśmy apostolskimi dziedzicami nauki Chrystusa, a Jego Słowo daje zbawienie. Jego Słowo, zobaczcie. Do kogo porównuje tu swojego Francę? Do kogo kardynał Miller porównuje papieża Franciszka? Pytanie do katolików, którzy potrafią czytać ze zrozumieniem. Do komunistycznego szefa ideologii, który zmienia doktrynę partii. Widzicie, jak myśmy często mówili, że to błędy i wypaczenia i tak dalej. Cały czas tę analogię partii komunistycznej i naśmiewamy się, że katolicyzm to dokładnie to samo i tak dalej. To mówi kardynał Müller. Niemiec, no ale prawdę mówi. Jedźmy dalej. Tu dla przeciętnego katolika. Biskup jest autorytetem. O, zobaczcie, Chrystus na to nie pozwala, żeby tam zmieniać naukę i to stanowi dla nas miarę decydującą. To jest herezja według Kościoła rzymskokatolickiego. Bo katolik ma słuchać urzędu nauczycielskiego Kościoła. To jest jasno stwierdzone. Katolik musi być posłuszny urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, a nie bezpośrednio Chrystusowi. To jest właśnie to, co reformatorzy, ci biblijni chrześcijanie dali światu. O czym wcześniej mówiłem. Ty jesteś odpowiedzialny sam przed Chrystusem i tylko sam Chrystus i Jego Słowo jest dla ciebie miarą. Zobaczcie. Chrystus na to nie pozwala i to stanowi dla nas miarę decydującą. Nie żadne nauczanie Kościoła. Bardzo, brawo, kardynale. Później opisuję to, co się stało w czasie reformacji 500 lat temu. Tu polecam, pisałem o tym właśnie druga reformacja w Polsce. Pomyliłem się co do jednego. Bo ja mówiłem, że sytuacja 10 lat temu, pisałem, że sytuacja dzisiaj dojrzała, żeby katolicy zobaczyli, że Kościół rzymski kłamie. Jaka to była wtedy sprawa? Wtedy była sprawa lustracyjna, pamiętacie? I chodziło o wybór tego, jak on się tam nazywa, prymasa, którym miał zostać Wielgus TW jakiś tam, nie? I powstało zamieszanie. I cała, tu jedni mówią, zaraz, przecież TW nie może zostać prymasem. A inni mówią, a dlaczego nie? I już miała być, ten ingres tak zwany miał być, nie? I chyba na tydzień, czy jakoś, czy przeddzień nawet, tu nawet piszę w tym artykule, nie pamiętam, można sprawdzić, nagle Watykan cofnął się z tej decyzji. Wszyscy zostali z rękami w nocniku, ci, którzy bronili Wielgusa i że jednak Tewulec może zostać, wiecie, tym prymasem, nic to nie szkodzi, fajnie będzie, jedźmy do przodu, aleluja i tak dalej. Nie? I ja wtedy myślałem, że przecież wszyscy zobaczyli czarno na białym, że Kościół katolicki jest zakłamany, że nie chce zrobić prawdziwej lustracji wśród duchowieństwa. Nie? Tylko, że
to ten argument by zadziałał i zadziałał dla ludzi uczciwych. Ale w kraju upadłym ludzi uczciwych to jest, wiecie, jak na lekarstwo. Dlatego tylko uczciwi katolicy na to zareagowali. A dzisiaj, dokładnie 2 lata temu, zareagowały już masy katolików. Dlaczego? Teraz już wiedzą, że Watykan kłamie. Dlaczego? Bo ich interes został zagrożony. Bo wtedy mówię, a co to, że on tam trochę kłamał? Co, że on tam kolaborował jakoś trochę tam? No przecież ja też, żeby tam dostać, no to coś tam tego. Każdy w jakiś sposób tam był umoczony w ten komunizm, no to co się będziemy jakiegoś wielgusa czepiać? Jaka lustracja? Dajcie ludziom spokój, dajcie żyć, kraść, pić! I jeszcze parę innych rzeczy. Co się tam robicie z lustracji, z jakiejś współpracy ze Zbecją? Robicie jakoś jakieś problemy w ogóle? To było myślenie. A dzisiaj piłeczka poszła, 10 lat minęło. I dzisiaj Kościół Rzymski mówi, a teraz przyjdą was podbić w niewolę, a wy macie się na to zgodzić. To mam oddać to, to mam nie jeść kiełbasy, to psami jeszcze, to już Marian podniósł to ostatnio, psami jeszcze zabiją. No ale to tam więcej, większość, część ludzi może jeszcze przeżyła, ale zabiorą mi pieniądze, przegonią mnie z mojego domu, samochód mi spalą albo rozwalą. Ty, to ja nie chcę takiego kościoła. Ten kościół mi się nie podoba. Teraz teologia doszła do głowy, a dokładnie wiecie, do której części ciała. I dlatego teraz, ja myślałem, że Polacy są bardziej uczciwi i zareagują na tą prostytucję duchownych, biskupów, na to nie zareagowali. Ale na to, że im przyślą tu na uchodźców, to już zareagowali. I teraz rzeczywiście zrobił się wyłom. I teraz rzeczywiście zaczynają myśleć. Tak jak wyłom zrobił się 500 lat temu, bo to naprawdę było nie do życia. Ja wam opiszę, jak wyglądało życie w państwach katolickich, kiedy papież, jakiś tam Leon chyba X, wypuścił tę sforę sprzedawców odpustów. To naprawdę aż się miło czyta. No to was trochę ubogacę tym, jak wchodził taki orszak do miasta, jechał, bo to najpierw na takim uroczystym, no zresztą przeczytam. Gdy się pochód tych właśnie sprzedawców odpustów z Watykanu wysłanych przez papieża Leona X zbliżał do miasta, to wysyłano posłańca do Rady Miejskiej, a ten przyszedłszy powiedział: łaska Pana Boga i Ojca Świętego jest u bramy miasta. Od razu wszystko się wzruszyło. Duchowieństwo, księża, zakonnice, rada miasta, nauczyciele, uczniowie, cechy z chorągwiami, mężowie, niewiasty, starzy, młodzi, wszyscy razem wychodzili, trzymając w ręku świce jak kot. Na ostatnich manifestacjach chińskie świce w ręku, idąc przy biciu wszystkich dzwonów z TVN-u z muzyką z Polsatu naprzeciwko handlarzom. Jedźmy dalej, przepraszam, bo wtedy jeszcze dzieliliśmy artykuły tak dosyć nieprzyjemnie. Ani samego Pana Boga nie można by z większą podejmować okazałością. Po uroczystym powitaniu udał się orszak do kościoła. Naprzód niesiono na aksamitnej poduszce lub też prześcieradle wyszywanym złotem bullę łaski papieskiej, czyli był dokument doktrynalny papieża. Kardynał mija się z prawdą, mówiąc, że to była tylko praktyka niepodparta nauką katolicką. Nie, była bulla papieża, która sankcjonowała sprzedaż odpustów. I na złotej tacy, czy tam poduszce, czy coś była niesiona. Za nią kroczył naczelnik handlarzy sprzedających odpusty, trzymający w ręku wielki czerwony drewniany krzyż. Potem szła procesja ze śpiewem, muzyką i kadzidłami. W kościele witano mnicha i tak dalej.
przeczytam wam część przemowy teraz tego mnicha. Ten krzyż, i tu ten jego, ten chodzi konkretny drewniany krzyżyk, który on przyniósł, nie chodzi o krzyż Jezusa Chrystusa, a przy tym wskazywał na zatknięty czerwony krzyż, jest tak skuteczny, jak krzyż Jezusa Chrystusa. Chodźcie tedy, ja dam wam list, zaopatrzony pieczęcią, na dowód tego, iż mocą jego nawet i te grzechy wam są odpuszczone, które dopiero w przyszłości popełnić zamierzacie. Zobaczcie, nieutracalność zbawienia praktycznie za pieniądze można było wtedy już w kościele kupić. My mówimy, że to za darmo, bo to Jezus zapłacił za ciebie, a oni sprzedawali. Ale jest jeszcze dalej. Tak, ten Tecel właśnie, który też w Polsce był głównym inkwizytorem, tak tu sobie poczyna. Mówi tak, ja bym przywileju mego ani za stanowisko świętego Piotra w niebie nie zamienił. Bo ja moimi odpustami więcej wybawiłem dusz, aniżeli on, święty Piotr, kazaniami swymi. Taki kozak. Później tłumaczy maluczkim, żeby naprawdę zrozumieli. Odpust i największe nawet gładzi grzechy. Przypuśćmy, żeby kto, co jest jednak niemożebną rzeczą, samej Matce Bożej gwałt zadał. Ludzie kochani, to nie potrzebuje niczego więcej, jak tylko zapłacić, dużo zapłacić i będzie mu odpuszczone. To słyszeli w całej cywilizowanej Europie. Takie bzdety, taki syf. A żeby tego było mało, wiecie, co oni po nabożeństwie robili, ci handlarze odpustów, ci księża katolicy? A, no to wam przeczytam i to, żeby było. Po dobrze wykonanym papieskim zadaniu organizatorzy akcji oddawali się medytacjom i postom. Oczywiście w cudzym słowie. Odwiedzanie gospód i domów nierządu było im wprawdzie instrukcją generalnego komisarza zabronione. Zobaczcie, jaki to też, że trzeba było im zabraniać chodzenia na te dziwki. Musieli im tego zabraniać oficjalnym pismem. Było im zabronione. Lecz o zakaz ten nie dbał zgoła nikt. Czyli zakaz był, a wszyscy go mieli w poważaniu. Kto z grzechami ludzkimi robił tak świetne interesy, czyż miałby istotnie sam niepokoić się o grzech? Ci kramarze handlujący odpustami, powiada pewien rzymskokatolicki dziejopis, wiedli najwyuzdańsze życie. Roztrwaniali po karczmach, domach gry i innych podejrzanych miejscach, co sobie lud z największym ograniczeniem potrzeb swych zaoszczędził. Opisuje nawet przypadki, że grali w kości, czyli hazard uprawiali, mówiąc, że stawiając na jednej szali zamiast pieniędzy, to, że temu innym graczom odpuszczą grzechy. No tak, no to są świadectwa historyków, że właśnie tak. Sam Tecel został nawet skazany na śmierć za cudzołóstwo i nieobyczajność. Ale przypomnę polski przykład i dlaczego jest ta walka o sądy. Pułkownik Aleksander L., nie? Czyli znany ze sprawy pana Sumnińskiego. Został skazany ponad rok temu skazującym wyrokiem sądu na 4 lata bezwzględnego więzienia. Wyrok, wszystko w porządku, powinien siedzieć dzisiaj. Chodzi i się śmieje po ulicach, bo odroczenie wyroku i różne kruczki prawne załatwił mu właśnie Sąd Najwyższy. Tecel został skazany na karę śmierci za cudzołóstwo i nieobyczajność, ale ułaskawiono go za wstawiennictwem księcia saskiego Fryderyka, któremu musiał oczywiście część dochodów przekazać w ramach wdzięczności. No ale to i tak dalej, czyli zobaczcie, a ksiądz kardynał, przypomnę tylko, że 500 lat temu mieliśmy podobną sytuację, gdy ludzie kościoła za przyzwoleniem Rzymu
Wmawiali wiernym, że poprzez odpusty można kupić zbawienie dla siebie lub bliskich. Wtedy również nie wydano oficjalnych dokumentów kościelnych, które by to stwierdzały. Ale taka była praktyka. Tu się myli ksiądz. Bullę papieską wydano w tym temacie. Po Niemczech wędrował wówczas dominikanin Johann Tetzel i zbierał pieniądze na budowę Bazyliki Świętego Piotra. To właśnie ten papież, cudzołożnik i głupek, no oczywiście sprytny, wymarzył sobie, że zbuduje na ponad 2 hektarach zbuduje bazylikę, tylko nie miał forsy. To my to co sprzedamy? O, odpusty sprzedamy naiwniakom i wysłał tę sforę. I to potwierdza właśnie kardynał, zbierał pieniądze na budowę Bazyliki Świętego Piotra. Do dzisiaj to tam stoi, to wszystko się tam odbywa, w tej właśnie za te pieniądze, za odpusty zbudowanej bazylice to się dzieje. Tym, którzy płacili, odpuszczał grzechy, a także grzechy ich zmarłych. Mówiąc wprost, było to oszustwo wobec zbawienia bliźnich. I nie można się wymówić tym, że cały ten proceder był kryty przez tam biskupa Moguncji, którego pisma zostały rzekomo źle zinterpretowane. Naprawdę powinniśmy wyciągnąć wnioski z historii, mówi do katolików. Nie wolno obiecywać fałszywego zbawienia. No tu, że to, co dzisiaj robi Kościół rzymski, taka postawa jest głęboką zdradą wobec chrześcijaństwa, to, co mówił Marian Kowalski, to już mówiłem. To, że żyjemy w duchowej schizmie, to mówiłem. Fajnie mówi do biskupów. Biskupi nie mogą być fałszerzami bijącymi podrobione pieniądze i przekłamującymi prawdę. Nie mogą być, tylko są. No niestety tacy są. No, przejdę do ostatniego zdania, przynajmniej w tej wersji skróconej. Święty Paweł też był ofiarą szyderstw, obelg i prześladowań, bo głosił prawdę. Ale ta prawda przynosi zbawienie, nawet gdy prowokuje opór. Zobaczcie, odwołuję się do apostoła Pawła i o prawdy o zbawieniu. Głośmy Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Kiedy to przeczytałem, przypomniał mi się inny mój artykuł, który już troszeczkę cytowałem, ale ostatnie życzenie Benedykta XVI, to jest z lutego 2013 roku, tu na Twitterze, tak pożegnał się z katolikami papież Benedykt. Chciałbym, aby każdy odczuwał radość z tego, że jest chrześcijaninem i że jest kochany przez Boga, który oddał za nas swego Syna. Troszkę więcej tam o tym pisze, ale zobaczcie, nie mówi, że jest katolikiem. Chrześcijanin to znaczy należący do Chrystusa. Chrześcijanin to nie znaczy ochrzczony, żebyście czasem tak nie pomyśleli. Chrześcijanin to znaczy należący do Chrystusa. Czyli papież Franciszek powiedział, Franciszek to on nie wierzy w Chrystusa, to on tam wszystkie drogi prowadzą do zbawienia i w ogóle nawet niewierzący też są zbawieni. Pomyliłem się, przepraszam. Chciałbym, zobaczcie, to jest jego życzenie, czy on wie, że tak nie jest. No bo jak ktoś chciałby, to wie, że tak nie jest. Czyli mówi do wiernych Kościoła rzymskokatolickiego papież Benedykt. Chciałbym, abyś ty odczuwał radość z tego, że zostałeś chrześcijaninem. Troszeczkę tu zmieniam, żeby pokazać istotę. Że jesteś kochany przez Boga, który oddał za ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tym się żegna papież Benedykt. A wcześniej, w 69 roku, napisał coś takiego. Dlatego w tym kontekście trzeba przeczytać te słowa. Kościół czeka, to jest 69 rok, kardynał Ratzinger jeszcze, wtedy chyba już stał na czele tej kongregacji nauki wiary, o ile dobrze pamiętam, można to sprawdzić. Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i wpływy Kościoła. Odrodzony będzie niewielką, ale bardziej uduchowioną wspólnotą. Czyli mówi, że ten Kościół, w którym on jest, zostanie poddany wstrząsowi, być może upadnie i odrodzi się nowy Kościół.
To mówi papież późniejszy Benedykt XVI. Odrodzi się nowy Kościół, który będzie niewielką, ale bardziej uduchowioną wspólnotą. Wspólnotę kościelną czeka poważny wstrząs, w wyniku którego Kościół odzyska bardziej duchowy wymiar. Wtedy i dopiero wtedy, kończy, w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie nowego, nadzieję dla siebie, odpowiedź, której zawsze szukali. Zobaczcie, jak przedstawia stan katolików w tym kościele przed kryzysem, w tym kościele, w którym wy żyjecie jeszcze. Wielka owczarnia, 1 200 000 000, ale ty nie masz nadziei, ty nie masz odpowiedzi, ty szukasz. Ale kiedy przeżyjesz ten wstrząs, znajdziesz nadzieję, znajdziesz odpowiedź i przestaniesz szukać. Tak Jezus obiecał Samarytance. Kto się napije tej wody, przestanie pragnąć na wieki, a jeszcze i sam stanie się źródłem dla innych. To się właśnie dzieje z każdym, który osobiście przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Czy ta zapowiedź papieża, już dzisiaj nie papieża, no nie wiem, emerytowanego papieża B16 się spełni? I czy kardynał Miller jest właśnie, zagrał hasło do właśnie wyjścia z kościoła rzymskiego, tych, którzy mają stworzyć tę nową, małą owczarnię, o której mówił wtedy Ratzinger? Nie wiem. Wiem na pewno, że do swojej owczarni Jezus Chrystus każdego z nas, każdego z was dokładnie, bo ja już jestem w tej owczarni, zaprasza. Ty dziś możesz przez Jezusa, który jest drzwiami tej owczarni, wejść do niej i być tam na wieki. Jezus przychodzi do ciebie osobiście. Bez pastora, bez rabina, bez księdza biskupa, to oczywiste. Bez księdza proboszcza i wikarego. Bezpośrednio do ciebie. I mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To jest oferta Jezusa Chrystusa osobiście dla ciebie. Nie masz nadziei, nie znasz odpowiedzi na wiele swoich pytań, ciągle szukasz. Jezus jest przy tobie i chce ci to wszystko dać. Czy ty chcesz? Nie oglądaj się na biskupa, nie czekaj na reformę w kościele. Jutro może Bóg zażądać twojego życia. I co mu wtedy powiesz? Że czekałem, aż kardynał Miller założy swój nowy, prawdziwy kościół? Nie, tym się nie wywiniesz. Dlatego dzisiaj przyjdź do Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie, i doświadczaj tej radości, którą życzył ci, odchodząc, czyli albo raczej zostając zmuszony do abdykacji, papież Benedykt. Chciałbym, aby każdy odczuwał radość z tego, że należy do Jezusa Chrystusa. Że należy osobiście do Jezusa Chrystusa, czyli jest chrześcijaninem, że jest kochany przez Boga, który oddał za nas swojego Syna. Zobaczcie, kardynał Miller na pewno czytał te słowa Benedykta, bo tak swój wywiad kończy. Ale ta prawda przynosi zbawienie, nawet gdy prowokuje opór. Głośmy Pana ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, miał życie wieczne. Są pytania? Czyli do 12 się wyrobimy z pytaniami? Oczywiście preferujemy pytania na temat. Słucham? Nie ma żadnego w temacie. Żartujesz, jestem rozczarowany. To o czym będziemy gadać? Może wy byście chcieli coś dodać w takim razie, coś byście chcieli powiedzieć tym katolikom, którzy właśnie teraz są no, zalęknieni, gdzieś skołowani, już nie wiedzą, kto ma rację i co robić w tej całej sytuacji. Szczególnie ci z was, którzy niedawno jeszcze byli katolikami, może chcecie jakoś im dodać otuchy tym z nas, którzy nas słuchają, to proszę bardzo.
Ja co prawda nigdy nie byłam katoliczką, ale... A właśnie, mylisz się. Mylisz się, byłaś. Zostałaś poddana temu obrządkowi zwanemu chrztem. To oczywiście nie jest chrzest w biblijnym ujęciu tego słowa, ale zostałaś ochrzczona. Wiem, że nic o tym nie wiesz, ale ja coś wiem, niestety. Wiem, ale nie pamiętam. To był jeszcze czas, kiedy wahaliśmy się nad odejściem z Kościoła rzymskokatolickiego. Ty się akurat wtedy urodziłaś. 89 rok, podam twój PESEL, ale to myślę, że nic złego. I radziliśmy się księdza nawróconego, chrześcijanina, który rozumiał, o co nam chodzi i wiedział, że ten chrzest absolutnie nic nie wnosi duchowego do życia, no ale jakim żył w kompromisie, zapytaliśmy, co zrobić. No, on powiedział, ale słuchajcie, bo ja mówię, ja nie wierzę, że tu ani zbawienie się rozstrzyga, ani że to jest chrzest ten, który Jezus nakazał, ale są różne formuły chrztu. Zobaczcie, jest taka, taka i taka, może któraś wam się nada. No i jedna z tych formuł jest właśnie taka, że proszę Kościół Święty o włączenie tu Euniki do wspólnoty Kościoła i tak dalej. Mówię, no formalnie mają taką legitymację wydają, że trzeba pokropić wodą, no to dobra, no to ja jeszcze jestem w tej organizacji, no to tak poproszę. Także nie prosiłem, wiesz, ani o zbawienie dla ciebie, ani o, wiesz, chrzest taki, jak Jezus Chrystus nakazał wierzącym, tylko o to, żebyś została włączona do tej organizacji, w której i ja wtedy byłem, także... Rozumiesz? Nie jest to do końca prawdą. I masz metrykę chrztu, tego katolickiego. To mnie uspokoiłeś. Ale to, co ty powiedziałeś, że rzeczywiście jest też dużo znajomych, mamy takich nawet obecnych księży czy no, jakichś teologów katolickich, którzy próbują tłumaczyć to, co się dzieje w katolicyzmie, próbują tłumaczyć Franciszka na wszelkie różne sposoby, ale no to im słabo wychodzi, sami pewnie przed sobą widzą, że coś jest nie tak. I tak jak ty otworzyłeś tą tysiąclatkę, którą przeważnie każdy w domu ma, a jak nie, to możemy wysłać idźpodprąd.pl. Nie, my tysiąclatek nie wysyłamy. To sobie kupcie nie, ale... w Veritasie czy Caritasie. Nowe Testamenty i całe Biblię również. No to właśnie, żeby sięgnąć jednak do tej Biblii, do Nowego Testamentu i zacząć czytać od początku samemu i jakoś tak spróbować bez wstępnych jakichś tam założeń i próbować na własną rękę tę prawdę odkryć, bo tak jak mówiłeś, jak przyjdzie stanąć przed Bogiem, to no, tutaj ani papież, ani biskup, ani proboszcz was nie usprawiedliwią, tylko Jezus Chrystus, także tyle. Kornelia nie była chrzczona. Bo już się późno i urodziła. Nie, tylko do tego, co ty powiedziałeś, to faktycznie, że teraz już jest za późno na takie przeczekanie czy na jakąś neutralność, tylko po prostu jeśli dalej ktoś zostanie w Kościele katolickim, to będzie musiał zaakceptować wszystko to, co robi papież Franciszek. Także ostatnia szansa, żeby uciec z tego tonącego statku. Piękny apel. A widzicie, a niechrzczona. Znaczy w naszym kościele tym samozwańczym to już tak, ale nie w tym, nie w korporacji, jak to Marian mówi. A ja ciekawe, że znalazłem, że ja nazwałem tu też ładnie Kościół rzymskokatolicki. Czekajcie. Ty, Czarek, chciałeś coś powiedzieć, to jak w międzyczasie chcesz? O, jeden z najskuteczniejszych przedstawicieli handlowych rzymskiego koncernu, niejaki Tecel, notabene inkwizytor polski, działał w południowych Niemczech, czyli nazwałem koncernem, a Marian poszedł dalej, już teraz korporacja, czyli wyższy poziom organizacji. Karolina? Ja bym chciała właśnie powiedzieć katolikom, którzy nas teraz oglądają, którzy się zastanawiają, czy może nie odejść z Kościoła katolickiego, ale boją się konsekwencji, boją się, że coś utracą. I bym chciała właśnie powiedzieć, że wiem po własnym przykładzie,
wiem po sobie, że Jezus nigdy nic ci nie zabiera, jeśli idziesz za Nim, jeśli decydujesz się iść za Nim. Jeszcze dodam, że dla osób uczciwych naprawdę zostawienie tego relatywizmu i obłudy i pójście za prawdą jest takim szczęściem i taką radością, że przy tym nawet wszelkie takie, no to co nas spotyka po zostawieniu Kościoła katolickiego ze strony bliskich, ze strony rodziny czasami, to jest naprawdę nic w porównaniu z tą radością, którą się ma z powodu fundamentu, na którym się, który się wybrało. To jest wielki spokój. Czyste sumienie, to właśnie też ten kardynał mówił o czystym sumieniu, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Nie? To jest właśnie to, co daje człowiekowi szczęście, czyli albo można powiedzieć tak, nieodłączny atrybut szczęścia. No wyobraź sobie, że masz wszystko, o czym marzysz. Dom, samochód, kochającą rodzinę, dzieci, tam nie wiem, szefa fajnego, teściową fajną, psa fajnego, no wszystko masz. Ale masz nieczyste sumienie. To jeśli jesteś człowiekiem uczciwym, to nie będziesz mógł się cieszyć tym wszystkim, co masz, mając nieczyste sumienie. Ludzie tego nie rozumieją, dlatego prostytuują się dla zdobycia tych rzeczy materialnych, myśląc, że z sumieniem to sobie poradzą. A skąd wezmą nowy samochód? Nie? I prostytuują się, czy idą na kompromis ze swoimi wartościami, mają nowy samochód i myślą teraz, że sumienie sobie oczyszczą. A tu nie mogą tego zrobić. Idą do spowiedzi raz i nic nie pomaga. Wyrzuty sumienia wracają. Idą do spowiedzi drugi raz i nic nie pomaga. No to już przestają chodzić. Nic nie pomoże na oczyszczenie sumienia. Plus oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, wymycie sumienia we krwi Jezusa, czyli nawrócenie się do Niego. I naprawdę mówienie, że stracę to czy tamto, ale będę w kompromisie żył, to jest życie w ciągłej pogardzie do siebie samego. Nie musisz tak żyć. Naprawdę możesz być wolnym, dumnym człowiekiem. Tak, żyję zgodnie z tym, co myślę, nie muszę udawać. To jest dla ludzi myślących, to jest rzecz nieoceniona. To trudno, wiecie, to tak trochę jak ślepemu o kolorach trudno opowiedzieć, no nie wiem, jakimi słowy odłożyć, ale na nic bym tego nie zamienił. Czyste sumienie. Jest taki film, taki troszeczkę może niemoralny, ale pokazuje, że sumienia nie da się oszukać. Nie pamiętam tytułu. Idea jest taka, że kochające się małżeństwo dostaje... Jak? O, widzę, wszyscy już oglądali ten film. Ja też oglądałem, to powiem, i bardzo mocno przeżywałem ten film, bo on bardzo mocno dołuje. Nie? Jak widzimy, jak ludzie, którzy mieli wszystko właśnie, za pieniądze, za głupie pieniądze, zbrukali swoje sumienie. I jedno, i drugie. I jak nie mogli później... I wszystko stracili. Nie mogli żyć z tym. Także naprawdę film wartościowy pod tym względem. Ale dzisiaj katolicy właśnie znajdujecie się w takim wyborze. Czy skalać dalej swoje sumienie? Czy kalać dalej swoje sumienie? Czy też wyfrunąć ku wolności? Ktoś jeszcze? Czas? Można za Herbertem powiedzieć, że wtedy można iść wyprostowanym wśród tych, co na kolanach. Ja się na mniejszą skalę niedawno tak poczułem, jak musiałem przejść przez ludzi idących z manifestacji kodziarskiej, a ja miałem iść pod prąd. Akurat koszulkę tak się złożyłem, o. No patrzyli, coś tam, co tam opowiadali. No. A jeszcze bym powiedział tym, którzy się boją, no żeby się nie bali, bo... Nie lękajcie się, jak mówi nasz papież. Nie, to mówi Jezus swoim uczniom. Pójście za prawdą i znalezienie prawdy to nie jest straszne. Straszne jest właśnie zostanie w kłamstwie. Że tu nie ma się co bać, to trzeba iść. Tak.
Czy może są jakieś głosy jeszcze na temat, który... Bo tam ile włosów na brodzie miał Abraham, to nie chcę mi się tak poważnie jego tematu takimi pytaniami tego, ale czy są jakieś takie istotne pytania związane może z naszym tematem jakoś bardzo daleko, no. Do kogo przychodzi Chrystus? Jeśli Kościół katolicki chyli się ku upadkowi, to Chrystus na to pozwoli? Do kogo przychodzi Chrystus? No Chrystus, tak jak czytałem fragment, cytowałem fragment Księgi Objawienia, przychodzi do każdego człowieka indywidualnie i osobno. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli ktokolwiek, posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego, a będę z nim wieczerzą. Także pytanie pierwsze to przychodzi do ciebie, ale też do każdego człowieka na ziemi, niezależnie od religii i wyznania, i kultury, i miejsca w buszu, i tak dalej. Apostoł Piotr właśnie w czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich, 12 wersecie mówi: i nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia. Imię to jest konkretna historyczna postać, a nie jakieś zaklęcie. I nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Także tylko wzywając Jezusa Chrystusa, który stoi u drzwi i kołacze każdego człowieka, możesz zostać zbawiony. Druga część pytania, jeśli KK chyli się ku upadkowi, to Chrystus na to pozwoli. Kościół katolicki już dawno upadł. Teraz to mamy tylko smród i hałas, tak jak się budowla, wiecie, wieżowiec jak się przewali, no to on leci przez pewien czas, nie? A w pewnym momencie pierdyknie o podłoże i wtedy jest takie, wiecie, smród, wyobraźcie sobie jakiś taki komin czy wieżowiec, który się przechyla i wali, to mniej więcej jest coś takiego. Ten lot ku przepaści kościoła rzymskokatolickiego rozpoczął się właśnie w tym czasie, który opisuje kardynał Müller, czyli 500 lat temu, troszkę później, bo tam połowa XVI wieku, Sobór Trydencki, kiedy Kościół katolicki przeklął Ewangelię Jezusa Chrystusa. Być może dla katolików jest to jakieś no, nieprawdopodobne, ale tak właśnie stało się wtedy, bo co głosiła reformacja, co było główną tezą, tu mówiliśmy, że Kościół katolicki sprzedawał odpusty, czyli bilet do nieba za pieniądze, a z kolei reformacja, czyli Luther i wielu innych ludzi, wtedy mówili nie, zbawienie jest prezentem, który nabył dla nas, dla każdego człowieka Jezus Chrystus, składając dobrowolnie sam z siebie ofiarę na krzyżu. Przelał swoją krew, która doskonale uśmierza gniew Boga Ojca wobec każdego grzesznika na ziemi. Ale nie każdy jest automatycznie zbawiony, tylko każdy, kto osobiście powie tak jak ten łotr na krzyżu, tu ten symbol, symbolicznie tych dwóch łotrów widzimy, nie, że jeden złorzeczy Jezusowi, a drugi najpierw go karci, a później zwraca się do Jezusa: Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. I tylko temu Jezus odpowiada: dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Także to był postulat odkryty na nowo w Piśmie Świętym przez najpierw Lutra, a potem innych. A Kościół Rzymski wtedy zwołał w odpowiedzi na reformację Sobór Trydencki i w dekrecie o usprawiedliwieniu potępił Ewangelię o darmowym zbawieniu, mówiąc, że jeśli by ktoś wierzył, że będzie usprawiedliwiony przed Bogiem tylko i wyłącznie przez zaufanie w miłosierdzie Jezusa Chrystusa, ma być wyłączony z kościoła rzymskokatolickiego, czyli w tym momencie Kościół Rzymski, można powiedzieć, przeklął Ewangelię. A apostoł Paweł w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale od wersetu mniej więcej 6 mówi, że jeśli ktokolwiek, choćby nawet anioł z nieba, święta Łucja i te dzieciaczki, jak one się tam nazywają, Franciszek i jakaś tam
no jakaś Jacynta i tak dalej, chociażby wam anioł z nieba głosił Ewangelię inną od tej, która jest w nauce apostolskiej, czyli w Piśmie Świętym, że zbawienie jest za darmo, jest prezentem od Boga oferowanym człowiekowi, niech będzie przeklęty. To jest nauka apostolska, to jest stanowisko samego Boga. Także Kościół rzymski przestał być kościołem chrześcijańskim około 500 lat temu, około 400, tam powiedzmy 60-70 lat temu. I to, co dzisiaj widzicie, że on już jako prostytutka, jeszcze niewielka, bo do tego miana jeszcze mu trochę daleko, ale jako prostytutka wynajmuje się Soroszowi i innym globalistom, mówiąc, że nacjonalizm i państwa narodowe to grzech, a trzeba budować nową cywilizację globalną, to to jest skutek odrzucenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. To nie jest wypadek przy pracy. To jest skutek. Dlatego tego kościoła nie da się już w żaden sposób uratować. Tu już nawet podziały w ramach tego kościoła, jeśli będą stały na fundamencie soborów i dogmatów katolickich, to nic nie zmienią, tylko będzie ładniejszy biskup, można będzie tak jak w Tańcu z Gwiazdami wybierać ładniejszego lub brzydszego papieża lub biskupa, a nie prawdę. Dlatego jeśli chcesz wybrać prawdę, musisz porzucić naukę, mówię o dogmatycznej nauce Kościoła rzymskokatolickiego na temat zbawienia i przyjść sam w pokorze do Jezusa Chrystusa i przyjąć od Niego zbawienie. Także drugie pytanie, ten Kościół już dawno upadł i przestał być Kościołem Chrystusowym, stał się korporacją do zwodzenia ludzi i sprzedaje swoje usługi możnym tego świata. O tym mówi więcej Księga Apokalipsy, rozdział 17. Czy jakieś może jeszcze pytanko? Można koniec. Dwa komentarze. Joanna Prusko, dziękuję za miły wieczór i piękne nauczanie pastora. I drugi, Majka Anti-Antifa. Dziękuję pastorze, nie pamiętam, kiedy tak miło spędziłam wieczór, nie zmarnowałam go. No tak też to pomyślałem, żebyśmy porozmawiali ze sobą. Nie ma was tutaj fizycznie, ale tak was traktujemy, jakbyście tu z nami byli i mamy nadzieję, że tak czujecie się traktowani. Także dziękuję za te słowa, że ten plan się realizuje i możemy ze sobą rozmawiać. Przypominam, że dla tych z was, którzy chcielibyście pogłębić znajomość Pisma Świętego, organizujemy takie grupy dyskusyjne Studium Biblii. Można do nas pisać. Na jaki tam kontakt? Grupy małpa idź pod prat, czyli idź pod prąd bez polskich znaków, .pl. Jeśli napiszesz do nas, to zorganizujemy z tych z was, którzy się zgłoszą, kolejną grupę. Takich grup już mamy tam pewnie kilkadziesiąt, ale spokojnie zorganizujemy także dla ciebie następną i będziemy mogli razem dyskutować. Będziesz ty mógł zadawać pytania prowadzącemu grupę. W tej grupie będziecie ze sobą rozmawiać i przełamiemy ten zwyczaj, to tabu, że o Bogu się nie rozmawia. Także zapraszam was także do takiej formy kontaktu z nami. No a na dzisiaj to chyba powiemy wam do zobaczenia i bardzo dziękujemy, żeście z nami byli.